Nie no, jakby właśnie, trzeba. Ten Nassif nawet była przed Kordem, nie? Czy wtedy będzie duolona? No tak. O to chodzi. Uno Arik i duolona. Tak i. Trekawo. Tak, Trekawo. Trekawo to jest ten jego dziwny brat, który założył sieć hoteli. Nie, to jest ten portal od hoteli. No, hotel Trekawo. Tak. Pytam się, czy mam pilnować dzisiaj również kosteczków? Nie, jakoś to obsłużę, wiesz. Myślę, to właśnie że jak tam z ekranem drugim. Nie mam drugiego ekranu. Aha. Dalej. Będę miał, to powiem. Pochwalisz się. Bardzo dobrze. Trzeba się chwalić w życiu. Nie, na razie nie mam, na razie sobie radzę z jednym. Kiedyś żyłem na jednym i jakby nie było problemu. Jakby szybkie alt-taby to jest coś, co się nie zapomina. Kiedyś były telefony z klapką, teraz kiedyś znowu. Kiedyś były telefony z klapką, kiedyś były piwnice z klapką. Teraz to już nie ma. Teraz to już nic nie ma. Ja nigdy na dwóch monitorach nie żyłem. Dalej mam tylko jeden. No tak, to prawda. No bo nie pracujesz w IT. No. No nie. Ani w korpo. No w korpo pracuję akurat. Ale od niedawna. Tak, dostałem laptopa. Znaczy jeszcze nie mam swojego. Ale już na dwóch jestem zalogowany. Teraz mam w przyszłym tygodniu podobno dostać w końcu. No dobra, słuchajcie. Gwiezdę Wojny, Eskadra Bajzel. Wróćmy do tematu. Zobaczmy, co jest na Prime Gamingu. To jest na czym? Nie, słuchajcie. Już jakby usiłuję złapać rytm. Planeta Zygia w sektorze Manda. Jakby trasa przerzutowa na handlowym szlaku nadprzestrzennym, mandalskiej drodze handlowej. To jest miejsce, w którym Kord, Arik i Dolona jak zwykle wpadli w kłopoty. Zanim jednak przejdziemy do tego, bo nie wiem, czy będziecie chcieli zrekapować to fabularnie, Kawo, co się działo ostatnio, czy ja mam to zrobić teraz, to jakby pozostawiam do waszej decyzji. Zarekapuj już, żeby nie. No dobra. Tam, nie robić jakby w największym skrócie, long story short, chłopaki ukradli statek. Jakby stwierdzili, że kupią statek, po czym ukradli ten statek, żeby nie musieć za niego płacić, i okazało się, że w ładowni jest zamrożony w karbonicie Mandalorianin, który zlecił Kordowi misję o ocalenie swojego honoru. Mandalorianin ten, Czeko Juarast, kazał się Kordowi udać na planetę Zygia w sektorze Manda i odnaleźć tam niejakiego Keta Kasala, który, jak mogli się później chłopaki dowiedzieć, bo Dolona doskonale przepytał tawerniarkę, jest ukrywającym się tutaj zbiegłym Jedi ocalałym z czystki. Nawiązania do Cala Kestisa są zupełnie przypadkowe. Pojawił się też w ogóle obrazek Czeko Juarasta bez zbroi, żebyście mogli widzieć, jakim jest zakapiorem pod tym garkiem. Sean Connery na sterydach. Sean Connery na sterydach, tak. To jest całkiem niezłe porównanie. Shit. Czyli po prostu Sean Connery. Ale no... Po jego twarzy, no, wszyscy widzieliście go bez hełmu, bo on nie jest jednym z tych fanatyków, tylko takim jakby casualowym Mandalorianinem. No to wydaje mi się, że jakby to jest twarz kogoś, kto mógł walczyć podczas oblężenia Mandalore za Wojen Klonów. Gdzieś tam te trzy noże w plecach to mu osobiście Maulu wbił. Jako odznaczenia. Tak, jako odznaczenie. Nie wiadomo, po której stronie walczył Czeko Juarast. Nie no, wiadomo, walczył po naszej stronie. Po tej samej, co wy, można by powiedzieć. Ale tymczasem. Na Zygi obecność Imperium jest bardziej niż widoczna, bo znajduje się tutaj mała baza, garnizon,
Dodatkowo ten garnizon został wzmocniony, jak mogliście zauważyć, komandosami, najemnikami i mandaloriańskim klanem w czarnych zbrojach. Mandalorianami imperialnymi. Biorąc pod uwagę bardzo drobiazgowe kontrole, wydaje mi się, że w pewnym momencie, to jest tak jak rozmawialiśmy podczas ostatniej sesji, ten na C, pełniąca rolę zapasowego pilota waszych eskapad, mniejszych lub większych, poderwała statek, którym tutaj przylecieliście, Firespraya Sunset z Astroportu, i będąc już na orbicie, gdzieś tam szykując się do jakichś mniejszych lub większych manewrów, skontaktowała się z tobą Kavo, że Kord, Arik i Dolona są, że tak powiem, odcięci na ciemno na planecie kontrolowanej przez Imperium. Jak obsługujesz taki komunikat? No myślę, że... Bo ja jestem w naszej bazie, tak? Tak, jesteś w bazie. Zostawili cię w bazie, żebyś tam pilnował porządku. No to zbieram kogo się da, jakiś tam oddział i ruszam na pomoc. To będzie taki pełnowymiarowy desant na spadochronach, czy jednak tajna operacja? Nie, to raczej tajna, bo nas jeszcze zestrzeli obrona przeciwlotnicza, jakbyśmy skakali na spadochronach. Raczej gdzieś wylądować z boku i przejść się spacerkiem albo na skuterach, jeśli tyle mamy, żeby jakiś oddział podrzucić. Wiesz co, biorąc pod uwagę to, że... inaczej. Możecie być zaopatrzeni w różne dobra maszynowe. No nie wiem, no nawet to czerwone Ferrari Arika możesz zabrać na misję, jeśli chcesz, chociaż to chyba byłby bardzo odważny ruch, biorąc pod uwagę, że Ferrari jest absolutnie niewyposażone bojowo. Ta AV-ka 21. Czerwona. Paski. Myślę, że ją można odpuścić. Tak, no to jest tylko jeździk. Ale jakieś motory repulsorowe myślę, że możecie mieć. 88R Night Screamer, więc no kilku gdzieś tam z świeżo wyszkolonymi przez ciebie i Korda żołnierzami gangu Arika myślę, że lekką ręką. Aczkolwiek chciałbym zobaczyć od ciebie jakiś test dowodzenia. Jak dobrze pójdzie ci zarządzenie taką operacją? To najpierw może rzućmy na przeznaczenie. Tak, właśnie miałem mówić. Może rzućmy sobie na przeznaczenie, żebyś w razie czego wiedział, czy możesz palić żetony, czy możesz nie palić żetonów. Okazuje się, że jest dobrze. Bardzo dobrze. Ten bot jest zepsuty. Bardzo dobry bot. Andrzeju? Biegnę, tylko ja nigdy nie mogę kanału znaleźć. Na dole. No wiem, że na dole. No tak. No ja na minus. Well. No to panowie, dobrze się składa, a leadership to mam dwie zielone. Wykorzystujesz od razu tego jednego białego? No nie wiem. A jaka jest trudność testu? No wiesz co, myślę, że tak ze dwa. Plus biorąc pod uwagę, że osobiście szkoliłeś tych ludzi, przynajmniej w części, no bo jednak najlepszy wojskowo jesteś jako przyboczny Arika, bo jako jedyny masz za sobą, no nie licząc Sentuxa, prawdziwą karierę wojskową. No z drugiej strony był Kord, który jako Mandalorianin broni jest jego religią, więc pewnie gdzieś tam jakieś strzelanie z karabinków, takich, do których nie potrzeba stojaka ani trójki w łapie, to mógł odbyć, więc myślę, że jakąś niebieską to ci tam odpalę za to, że łańcuch dowodzenia pozostaje zachowany. Jednocześnie pan Vesper Tales już zadbał o to, żebyście byli naładowani gwiazdami sprzyjającymi, więc jeśli chcesz drugą niebieską, to proszę bardzo. Dobra, Jolo, wezmę też drugą niebieską, bo przecież strzelać to umiem. No, czyli co? Tylko nie wiem, czy... Nie no, przeznaczenia to chyba jeszcze nie bierzemy.
Czyli dwie zielone, dwie fioletowe i dwie niebieskie. To jest tylko... Tak. To jest tylko no i kurde. Ekstra. Doskonale. Tak się robi, tylko się spociłem od tego. No, spoć się o dwa punkty. Od pełnego paska, w razie czego, bo tam pomoc medyczna po wygibasach na lodowej planecie to została ci oczywiście udzielona. Ale słuchaj, jak najbardziej ta operacja przebiega bardzo pomyślnie, bardzo smooth. Słuchajcie, to są trzy sukcesy na dowodzenie Kawo. Powiedziałbym, że w tym momencie, gdzieś tam do sytuacji, w której zostaliśmy ostatnio zostawieni, plus to, że Kawo został tutaj wezwany na pomoc, to chciałbym umożliwić wam w tym momencie wprowadzenie trzech faktów do naszej fikcji, które będą działały na waszą korzyść. Z racji tego, że Imperium ma tutaj nad wami niewątpliwą przewagę, no i przylatuje Kawo na pomoc, więc jakieś trzy rzeczy, które dzieją się na waszą korzyść wraz z przylotem Kawo. Możecie to konsultować oczywiście. Ja potrzebuję przypomnienia bądź powtórzenia, w jakiej my jesteśmy teraz w sytuacji. W tym momencie. Rozumiem. Jak pamiętasz, w takim razie zapewne Andrzeju, przybyliście tutaj szukać, tak jak mówiłem, Keta Kasala. Dowiedzieliście się, że z dwóch tawern w mieście lepiej iść do tej zarządzanej przez panią Resę Amied, bo w tej drugiej zarządzanej przez lekarnę to goście mają kija w dupie, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Pamiętam. Resa Amied okazała się dosyć upierdliwą lasatką, która też nie przepada za Imperium. Próbowała obsobaczyć Korda, bo wzięła go za jednego z imperialnych Mandalorian. Po czym Dolona tak mocno przekonał ją, że wcale nie są po stronie Imperium, że aż wyjawił jej prawdę, że w rzeczywistości jest Jedi. No i jakby to też jakby poskutkowało tym, że ona wyjawiła, że tamten koleś jest też... Tak, ponieważ Resa Amied jako karczmarka, oberżystka, tawerniarka wie o różnych rzeczach, to wyjawiła wam, że Cat Kasal również jest Jedi i koncentracja sił Imperium w tym regionie, no to jest trochę obława na niego. Imperium nie wie, ale go szukają. Przybycie Imperium, wzmożenie przebywania Imperium w Zygi, w sektorze Manda, poskutkowało też, jak mogliście się dowiedzieć, tym, że sporo lokalnych biznesów tutaj generalnie trochę podupadło. Jedną z ofiar, którą możecie pamiętać, była to jedna z naszych ostatnich scen, była Asori Kien-Nan, po mężu Chisie, nazwisko w dziwnym szyku, która zajmowała się warsztatowaniem, podrasowywaniem, modyfikowaniem statków tutaj na Zygi. Imperium tak naprawdę wjechało jej na warsztat, skonfiskowała większość części na swój własny pożytek wojskowy. Asori ostatnie miesiące wyprzedawała tak naprawdę to, co jej zostało z dobytku i żyła z chyba renty, no bo jej mąż, jak się okazało, nie żyje. I kiedy poprosiliście ją o pomoc w ocaleniu życia Keta Kasala, Asori powiedziała, że chętnie wam pomoże uratować każdego, tylko nie Keta Kasala, ponieważ w jej opinii Ket jest osobą, którą można winić za śmierć jej męża, ponieważ byli bliskimi przyjaciółmi. Imperium myślało, że to Kien-Nan jest Jedi, a kiedy go oskarżyli, to Ket się do niczego nie przyznał, szedł w zaparte, pozwolił swojego towarzysza, przyjaciela pojmać i ubić, a samemu dalej sobie żyje. No, sytuacja, jak widzicie, jest gęsta. Czy to
wyczerpuje temat. Tak, wydaje mi się, że chyba o wszystkim powiedziałem, co trzeba było. Tak. Ale jakby my w tym momencie nie jesteśmy w obławie, nie? W sensie nie, my... nie. Nie jesteście w obławie. Spotkaliśmy tego... Spotkaliście stryka Dacza, trandoszańskiego najemnika i komandosa, który ewidentnie pracuje dla Imperium, ale on tak naprawdę tylko warknął na Arika, żeby go przepuścił gdzieś tam na ulicy. Arik bardzo usłużnie zszedł z drogi, nie chcąc prowokować konfliktu. No więc, no tak jak mówię, po obecności stryka Dacza wiecie, że są tutaj łowcy, najemnicy. No i Mandalorian też już widzieliście. Nie widzieliście co prawda jeszcze szefa tutejszych Mandalorian, no ale to gdzieś tam myślę, że jeszcze przed nami. Generalnie siły Imperium są tutaj silne i dosyć zróżnicowane, więc fakt, że Kavo może tutaj przylecieć z waszymi własnymi żołnierzami i gdzieś tam zrobić partyzantkę, no to wydaje się na miejscu. Myślę, że jak gdzieś tam... cała misja, tak jak mówię, no generalnie Kavo idzie dobrze. Trochę stresująco, ale idzie dobrze. Czymkolwiek tutaj przyleciałeś, czy szwadronem myśliwców, czy waszym Wayfarerem, gdzieś tam Wayfarer mógł usiąść poza miastem na kamienistej pustyni w jednym z wąwozów otaczających Bonbole, to Imperium jeszcze nie wie, że tutaj rozstawia się twój gang Ariku za pośrednictwem dowodzenia Kavo. No ale stąd, że no tak jak mówię, Imperium nie wie, a wy możecie tutaj mieć pewne z tego tytułu pomagacze, no to oddaję wam do decyzji, co to będą za pomagacze, co to będzie, co wam sprzyja. No ja bym chciał polecieć być może z grubej rury. Nie wiem, czy na taki stracz mi pozwolisz. No najwyżej będziemy to dopasowywać, no ale dawaj, zaskocz mnie. No jakby w sensie scena gadania z Asori w wykonaniu Dolony była dosyć drętwa, z tego co pamiętam. Tak to wyczułem wtedy, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko gdzieś tam jakieś ziarno niezgody, w sensie jakby niezgody jej ze samą sobą, udało się Dolonie zasiać. Jeśli ciągniesz to w kierunku tego, że Asori zmieni zdanie i jednak wam pomoże, to od razu się nie zgodzę. Rozumiem. Wiesz co, jakby rozumiem, Andrzej, dlaczego to postulujesz, ale miałem na myśli raczej jakieś przewagi taktyczne w tej sytuacji, takie... niż takie, które uproszczą fabułę. Czyli ja myślałem na przykład nad tym, żeby Imperium miało problemy z komunikacją, w sensie zakłócenia, żeby im weszły na łącza, więc nie wiem, chłopaki, czy tak byśmy mogli pójść. Wiecie, może można to jakby wytłumaczyć tymi wyładowaniami. Tak, bo tutaj się bardzo dobrze zapamiętałeś, bo tutaj się przetaczają burze i to elektryczne po atmosferze. Imperium może mieć problem z komunikacją, ale czy postulujesz to gdzieś tam ciągnąc też w kierunku tego, że wy tych problemów unikacie i wasze pasmo jest jakoś w miarę nietknięte? Bardziej chodzi mi o to, że to jakby my wezwaliśmy Kavo wcześniej, jak powiedzmy była dobra pogoda i to jakby kolejny taki mocniejsza burza przeszła i przez to, że to też jest taka planeta, jaka jest, no to Imperium miało troszeczkę tutaj wiaterek może się rozpędzić, to prawda. Albo wziąłem po prostu zakucza na Wayfarerze. O, i to jest też myślę, że całkiem niezły pomysł. Ja to pozwolę sobie złączyć to, co powiedzieliście, bo Kavo mógł wziąć zakłócacz, ale Imperium nie podejrzewa istnienia tego zakłócacza i zwalają to na pogodę. Okej? I to jest jedna z tych trzech przewag, które możecie osiągać z tej sytuacji. Czy jakbyśmy kogoś spotkali, to może by nie mógł wsparcia wezwać, tak? Tak. Dobra.
Drugie to może, nie wiem, myślę oddział, żeby sabotowali coś i w innym miejscu wywalili zbiorniki z paliwem imperialne. I dzięki żeby temu... odciągnąć część uwagi. I dzięki temu ty niepostrzeżenie przekradniesz się do miasta. No. Okej, okay, fajne. Może no jeszcze jedno. Mała siatka takich właśnie kanałowych rebeliantów. Czyli część żołnierzy gangu ruszy zrobić dywersję, po czym szybciutko wycofają się na pustynię, kiedy Kawo przekradnie się do miasta, a część przekradnie się do miasta razem z Kawo, wmiesza się w tłum i zacznie jakieś akcje takie kanałowo-dywersyjno-rebeliancko-partyzanckie. Tak. Okej. Okay. Powstanie warszawskie, takie sprawy, nie? Nie no, wielkopolskie jak już. Wielkopolskie, tak, bardziej udane. Albo śląskie. A nie lepiej jakby po prostu nasz gang nawiązał kontakt po prostu z miejscową grupą? Czy ja myślałem właśnie bardziej, że taka miejscowa grupa już istnieje i żeby no. zacząć zawiązywać to wszystko i no, robić też właśnie takie troszeczkę taką linię powstańczą. To może tak, że nasze przybycie, w sensie moje z tym oddziałem, ich ośmieliło i właśnie wyszli jakby z ukrycia i tam się zaczęli też napierdzielać. Ale mówimy o rebeliantach, czy mówimy o... grupie buntowniczej raczej. Nie myślę, żeby tu była jeszcze... Ludzie, którzy mają dość? No... Okay. Mówię, takie zalążki grupy buntowniczej, które my będziemy na przykład mogli rozwinąć w bardziej szerszą siatkę no, sabotujących ludzi walczących z Imperium na poziomie lokalnym. Czyli pozwolę sobie to troszeczkę sparafrazować. Chcecie, żeby ta trzecia przewaga no to było potraktowanie tej ludności miejscowej, która ma problem z obecnością Imperium, czy gdzieś tam no generalnie sobie kiepsko radzi z tym, że to Imperium tutaj jest, żeby wasze pojawienie się było taką flagą, takim sygnałem, że jak ktoś się buntuje, to my też zacznijmy, przyłączmy się do tych, co przylecieli się tutaj buntować i w ten sposób ta grupa powstańcza gdzieś tam zostaje skonsolidowana i pchnięta do działania. No, myślę, że to ma sens, szczególnie w kontekście mojej rozmowy z Lasatką, nie? Tak. Myślę, że to zdecydowanie ma sens, że tutaj mogą być, może być taki tłum niezadowolonych ludzi z obecności Imperium i gdzieś tam wasza obecność, zostaniecie po prostu wzięci nie za gangoli, którzy robią przysługę swojemu Mandalorianinowi, tylko za takich buntowników ruch oporu z prawdziwego zdarzenia. To, czy dorośniecie z kolejnymi waszymi decyzjami do tej wizji, czy jednak przyznacie się, że jesteście tylko gangolami i ludzie, odpuśćcie, o co wam chodzi, to jest inna sprawa, nie? Ale gdzieś tam na tym etapie tej przygody to jest fajne. Więc czyli odbieramy Paderewskiego przy Powstaniu Wielkopolskim. No. Myślę, że tak. Więc wydaje mi się, słuchajcie... Znaczy Dolona Paderewski. Dziękuję. Dolona Paderewski. Więc wydaje mi się, słuchajcie, że ja przerzucę nas do takiej sekcji wewnętrznej. To jest gdzieś tam jedna z takich obudowanych części tego muru zaporowego, który chroni Bon Bolam przed oddziaływaniem pustyni. Jednocześnie stanowiąc taką stację wejścia-wyjścia pomiędzy miastem a planetą. Tutaj, jak pamiętacie, mówiłem na poprzedniej sesji, był kiedyś przemysł wydobywczy, przemysł jakiś metalowy, potem tak naprawdę handel i usługi na trasie handlowej przejęły większość ciężaru wytwarzania PKB, więc duża część takich stacji przeładunkowych w murze stoi po prostu zamknięta, opuszczona i nieużywana i wydaje mi się, że to może być jedna z takich opuszczonych, w której gang Arik, Dolona i Kord spotykacie się z Kawo, który przemknął się tutaj z zewnątrz wraz z jakąś grupką waszych zakapiorów. Wy macie w ogóle własnych zakapiorów? Kosynierów mojgawskich. To jest generalnie bardzo dobre pytanie.
Bo... Ostatnio ustaliliśmy, że są to szwadrony Mejdo. Tak, bo poza Mejdo z blasterami to raczej nie było wcześniej mowy o właśnie... No dobra, no to dam wam... Bojówce. To dam wam kilku takich kosynierów. Kosynierów ryżu. Milicja. Kosynierzy ryżu. No niech to na razie będą milicjanci z mojej gaby po prostu. Tak, no to są ci, którzy dla was zaczęli pracować gdzieś tam około pałacu, którzy odbyli szkolenie z dyscypliny pod okiem Kawo i z posługiwania się bronią pod okiem Korda. Tak, to są ci. Oni nie są jakby takimi żołnierzami z prawdziwego zdarzenia, no ale są takimi kolonistami, którzy gdzieś tam na jakimś etapie wykupili sobie uniwersalną specjalizację rekruta i wy zaczynacie ich szkolić, tak? W sensie, no nie załamują się już pod ciężarem blastera, to jest jakby ich taka dobra cecha, no ale nadal to są tylko słabo przeszkolone pachołki. Nie? Także chłopaki, spotkanie wasze, myślę, że tutaj miało miejsce wprowadzenie i opowiedzenie Kawo tego, co już zrekapowaliśmy, więc tutaj zapytuję chłopaki, co dalej, jaki macie plan, co się stało? Mamy mieszkanie. To znaczy? Mamy mieszkanie. Dobrze. Za 18 zł. Świetnie, bardzo się cieszę. Ja też. Co to mieszkanie z Simsów, że za 18 zł? Przepraszam, to moja wina. Zapytałem na privie, co u Marceliny napisałem i zaraz wykrzyczę na streamie. Nie, już tu zakończyła się rozprawa o to mieszkanie, w którym mieszkamy, wygraliśmy i musimy za nie zapłacić 18 zł polskich. Przejebiście. Przydałby się rekord tego. No, dobra. To gdzie byliśmy? Jesteśmy tutaj. Jesteśmy tak. W ukrytej stacji przerzutowej w murze. Kawo i milicjanci z Mojgawy wyszli na spotkanie Dolonie, Arikowi i Kordowi. To jest moment, w którym się spotykacie. Zakładam, że jesteśmy już po opowiedzeniu, co tam u każdego słychać i co chłopaki osiągnęliście tutaj na Zygi. No to jest to, co wam powiedziałem teraz, nie? Ten cały rekap, który tutaj sobie odbyliśmy. I pytanie, co robicie dalej? Jaki jest dalej plan? No dobra, Arik, to skoro już się wszyscy tutaj razem spotkaliśmy i udało mi się ściągnąć nam jakieś siły, to jaki jest plan? Wydaje mi się, że bezpośredni kontakt z naszym zaginionym, poszukiwanym kolegą przede wszystkim. I zobaczymy, jak on zareaguje na całą tę sytuację. Myślę, że warto zaproponować mu po prostu azyl na Mojgawie. A myślicie, tak, że jak zaczniemy się napierdzielać z imperialnymi, to się sam ujawni i nam pomoże? Nie wydaje. Nie wiem, czy mamy tyle mocy przerobowej, żeby się zacząć z nimi napierdzielać. Poza tym też właśnie nie wiemy, jakie on ma motywy. Był Jedi, prawda? No, no tak, tylko nie wiem, czy zauważyłeś... Ja na przykład nie palę się do zabijania imperialnych, tak jak ty. Właśnie. To, że on się ujawni, to może być dla niego tylko cios w plecy. Tam strzał w stopę, jak to się mówi, cokolwiek. No dobra, ja się przy moim planie nie upieram. To jak go spróbujemy znaleźć? Wiemy, że ukrywa się na skrapowisku. Tak. Możemy tam iść, po prostu zobaczyć, co tam się dzieje. A ty, Dolona, nie możesz go jakoś wyczuć? Nie wiem. Tak, to tak działa. My mamy specjalne komunikatory przez most. Cool. Mogę się do niego po prostu steleportować. Weź mu, wyślij maila za pomocą mocy. A to ja podobno miałem być tym sarkastycznym. Tak mówią. Czyli nie masz budowanego GPS-a do śledzenia innych wyczulonych na moc. No dobrze. To jakby znajdowaliście młodzików? No i nie wiem, jakby... Nie wiem, czy jesteś w stanie to określić, Kawo, ale jestem od ciebie jakieś 15 lat młodszy. Co za tym idzie? Jak wybuchł rozkaz, to ja byłem młodzikiem. Jeszcze pamiętać, jak cię znaleźli. No nie, no znaleźli mnie, jak byłem niemowlakiem.
No dobra, niech ci będzie. Braterskie więzy i te sprawy, nie? No to idźmy do tej lokacji, co mówicie, że go tam ostatnio można było spotkać. Zobaczymy, co się potoczy dalej. No dobra, no ale to w tym czasie chłopaki niech tutaj, że tak powiem, kontynuują. Trzeba tutaj się przygotować tak, żeby przy jednym, że tak powiem, żebyśmy to wykonali rozkaz. No to tak jak mówiłem, chłopaki się tutaj wmieszają w tłum, spróbują gdzieś tam dojść do tych komórek oporu, które tutaj na Zygi mogą być. Wydaje mi się, że do Lona mogłeś gdzieś tam jako głos Arika wydać polecenie: idźcie do kantyny Lasatki i z nią pogadajcie, bo ona jest sprzyjająca ruchowi oporu. No tak, i powiedzcie, że jesteście ode mnie. Nie? Tak, i powiedzcie, że jesteście od Czerwonego Twileka. Nie, więc gdzieś tam na jakimś etapie chłopaki się rozpieszczą w tłumie, a wy jesteście tak jak lubicie, czyli w czterech zbrojnych. Ja kaptur zakładam. Bo wiadomo, że w kapturze nikt się w Gwiezdnych Wojnach nie rozpoznaje. Tak. Rej pancerni i kot. Że to jest w zasadzie dwóch pancernych, dwóch lekko zbrojnych i kot. Trochę przydługie jak na tytuł serialu. Dlatego tytułem serialu jest Skadra Bajsów. Tak. Słuchajcie. Tak, no wy jesteście jak Scooby-Doo, tylko bez psa i z kotem. A który to jest ten upalony? Lord. Ty ciągle pijesz mleko ze Sprite'em. Nie no, i jako jedyny masz na stałym wyposażeniu wiadro. Nie da się ukryć, nie? Wszystko się składa. Słuchajcie, Zygiański Scrapyard. No to jest tak naprawdę. Ostatnio, Kuba, ty powiedziałeś takie zręczne zdanie. To jest bulańska fawela. Bo tak. Tutaj rzeczywiście z takich domostw, no to takie sklecone ze złomu blachy faliste i tektury, skłoty, w których tacy najbiedniejsi, których się ewidentnie życie załamało, gdzieś tam koczują. Statki odwiezione tutaj po prostu taką samą siłą ciążenia ku granicom miasta, rozkładane przez skraperów takich jak na Jacku w Przebudzeniu Mocy. Gdzieś tam te złomy są potem prawdopodobnie odsprzedawane w samym mieście, żeby można było jakkolwiek związać koniec z końcem. W jaki sposób odnajdujecie w tutejszym społeczeństwie biedoty Keta Kasala? Jak już ustaliliśmy, Dolona nie ma mistycznego radaru wyczuwającego innych użytkowników mocy, no to gdzieś mamy podsumowane. Nie, aczkolwiek umiem widzieć przyszłość, więc może bym sobie rzucił wizję, jak już jestem przy takich rzeczach. Dobrze, rzuć sobie zatem przyszłość. To wcale nie tak, że zapomniałem po prostu wcześniej. Ojej. Czarno to widzę. No. No, znaczy wiecie, no jakby jest w tym systemie mechanika, która pozwala korzystać w takich sytuacjach z mocy. No i myślę, że to jest ten moment, nie? No dobra. Weźmiesz konflikt, bo potrzebujesz przynajmniej jednego żetonu, tak? Musisz też stracić jeden punkt stresu. To jest Pracę. Immanentne. No i wydaje mi się, chłopaki, że to jest kolejny moment, w którym Dolona w tym takim swoim charakterystycznym zawieszeniu odbywa wizję mocy. Słuchaj, Andrzeju, jak ci powiem, znaczy inaczej, zacznę od innej strony. Jak wygląda waga szalkowa, taka z jedną stopą i szalkami po dwóch stronach, taka kojarzona z boginią sprawiedliwości? Jak ci powiem o takiej wadze, to wiesz. Tak. To teraz wyobraź sobie takie dwa talerze, będące podstawami dwóch figur,
figur, figurek. Widzisz, jakby coś takiego, taki kształt unosi się przed tobą. Przy czym do jednej i do drugiej figury są podłączone sznurki w taki sposób, że układ tych podstaw, tych figur i tych sznurków przypomina taką właśnie wagę szalkową. Mhm. Jedna z tych figur, no to jest młody mężczyzna, który gdzieś tam z pewnym prawdopodobieństwem może pasować do opisu Keta Kasala, który uzyskaliście lub mogliście uzyskać. Czy to od Dżuarasta, czy od Asori, czy od Resy, nie? Mhm. Z kolei druga figura jest, no wydaje mi się, że dla ciebie jako zatwardziałego współpracownika Arika o wiele bardziej niepokojąca, ponieważ druga figura przedstawia takiego spaśniętego, olbrzymiego chata. Czy jest to chat, którego znam? Nie, jest to chat, którego nie rozpoznajesz. Okej. Okay. Niczym nie przypomina ani zmarłego tragicznie Juldurga Żelaznego, ani Brorbonila, czyli dwóch chatów, z którymi do tej pory miałeś bezpośrednią styczność. No dobrze. Czy to jest cała... waga jest... Waga jest w równowadze, tak. Tak. To jest twoja wizja. To jak ją zinterpretujesz i to, co przekażesz kolegom, oczywiście pozostawiam do twojej dyspozycji. Dolana wybudza się z tego transu, który doskonale znacie, jak zwykle trwało to parę sekund. Jakby nawet niepełnych. I mówi: oj, obawiam się, że nie tylko imperialnych mamy na ogonie. Co masz na myśli? Miałem przed momentem wizję i w tej wizji wystąpił chat. Jakby chat, który był przedstawiony trochę jako adwersarz naszego, jakby osoby, której szukamy. Ale być może to też oznacza, że powinniśmy szukać chata. Albo chaty. Jakby to był żart, czy jakby żeńska wersja chata? Nie, to był żart na temat domu. Chat za 18 zł sprzedam. Tylko na Tatooine. Wow. No, chata powinno być łatwo znaleźć. Zwykle się rzucają w oczy. No, o tym myślę, w sensie... Myślę, że jest to jakiś, przynajmniej jakiś trop. Może popytajmy tych złomiarzy, co tutaj żyją. No jakby, jak coś to opisuję wam całą. Mhm, dobra. Żebyście, w sensie, no... Żebyście mieli możliwość mi powiedzieć jedzenie, że jestem dzbanem i nie umiem interpretować wizji. To pytamy tych złomiarzy jakiś, co tutaj żyją dookoła, czy nie? No, na pewno, jeżeli pytamy, to lepiej o chata niż o osoby, którą naprawdę szukam. Słuchajcie, nie potrzebuję tutaj jakoś bardzo wiele od was, nawet żadnego rzutu. Wystarczy mieć dwójkę w prezencji, żeby móc dowiedzieć się od lokalnych złomiarzy, zbieraczy. Panie, gdzie? My to tu o chatach to my nie słyszeli nawet. Nie ma żadnych. Nie. Ale uściślimy, że nie chodzi o dom. Tak, nie chodzi o dom. Takie wielkie ślimaki. Tak, dokładnie te. No, to... wydaje mi się, że chata to by tu nie było. Dla nich tu jest za gorąco. Może siedzą pod ziemią. Mije się w głos.
A jacyś ludzie pracujący dla chatów, cokolwiek? Nie, no gdzieżby. Absolutnie. Wszyscy tutaj złą zbieracie? Jak każdy, z dziada, pradziada. Znaczy, no ci, co im się później te biznesy posypały, to na przykład tylko z dziada, albo tylko z ojca. Ale ci, co dłużej, cienko przędą, to z dziada, pradziada. A dobrze znasz tutaj wszystkich dookoła? A co pan tak się, szanowny, wypytuje? Może wy jesteście... szturmowcami po cywilnemu? Tak, dokładnie tak wyglądają szturmowcy. Ja wiedziałem, nie będę już z wami dłużej rozmawiał. Chłopie, czy ty w ogóle widziałeś... Panie! Wyobraź sobie, żeby to lekko się zmieściło pod hełmem. Ja nie jestem żaden chłop. No dobrze, no, czy widzisz możliwość, żeby pod to leku naszego szanownego Twileka zmieścił się hełm szturmowca? Znaczy, zmieściłem się pod hełmem szturmowca? Ja to już nie mam, bo ja tutaj się nie wymądrzam, jak imperialna technologia działa, ja złom obrabiam. No to zaufaj nam, że tak to ona nie działa. I nie jesteśmy szturmowcami. Je. Z nimi to trzeba targu dobić, bo inaczej nic sobie nie powiedzą. Nie, słuchajcie, chciałbym tutaj nakręcić scenkę następującą. Bo ten złomiarz, którego akurat obskoczyliście we czterech i próbujecie przepytać, no to nie jest zbyt inteligentny, jak możecie się domyślać. Więc jak zaczął mieć jakiekolwiek podejrzenia wobec was, no bo jednak czterech obcych, w tym Kawo, mimo usilnych starań, chodzący jak żołnierz, przepytują go o jakieś tutaj rzeczy, tajemnice, nie wiadomo co. On się po prostu przed wami troszeczkę chciał oddalić i schować. Wypadł za róg, wy za nim, oczywiście dystyngowanym krokiem, bo jak biegną, to wiadomo, że gonią. Po czym wydaje mi się, że jest taka bardzo mocno kreskówkowa scena, w której pierwszy wypada Kawo, za nim Kord, za nim Dolona, za nim Arik, za nim Bajzel. Wszyscy wpadacie nawzajem w swoje plecy. Wiecie, jak te stare kreskówki z królikiem Baxem. Po czym robicie szybką wycofkę z powrotem za winkiel. Bo tamtego waszego złomiarza to rzeczywiście schaltowało dwóch szturmowców. Co mu się tak spieszy i czemu jest taki podejrzany? To są po prostu szturmowcy? Tak, to są zwykłe białe garki. Tylko dwóch. Tylko dwóch. Co, chcesz na solo z nimi iść? Nie. Nie mają łączności, możemy ich wziąć ze skoczenia. Nie zdążę nawet pięknąć. Na solo, na łotra jednego tutaj, a nie na solo. No ja myślę, że ja tak zupełnie spokojnym krokiem przechodzę obok nich i jakby po prostu rzucam gdzieś półgębkiem. To nie jest złomierz, którego szukacie. Chcesz spróbować ich zdyscyplinować swoją mocą, jak się tak domyślam. Tak bym chciał. Przy czym ona domyślnie chyba działa na jeden cel. Ja potraktuję ich tak czy siak jako klaster minionów, więc to się gdzieś tam normalnie złoży, ale z racji, że będzie ich dwóch, no to będę traktował ich statystyki jako normalnie dwóch i chciałbym dołożyć tam jeszcze czarną do twojego testu dyscypliny, no z racji tego, że jest więcej niż jeden szturmowiec. Mhm, w porządku. Czyli to jest twoja dyscyplina z twoją mocą o trudności czerwonej, dwóch fioletowych i czarnej. Ja od razu w takim razie Destiny Pointa chciałbym użyć. Mhm, oczywiście. Czyli to jest Yellow, Yellow, Red, PPS. Jeszcze możesz chyba od widzów wziąć. Tak, jeszcze masz kostkę od Vespera. Wezmę od Vespera.
I pytanie, czy przez fakt, że nie ja z nimi rozmawiam, tylko rozmawiałem z kimś innym, a ja po prostu tam się snikuję, mogę dostać jeszcze jedną niebieską. Czy nie bardzo? Wiesz co, wydaje mi się, że nie będzie miało to znaczenia. W sensie, mechanicznie pewnie tak, znaczy sam, o samo prawdopodobieństwo, ale dla rozegrania tej sceny to wydaje mi się, że nie. Wręcz lepiej jakbyś faktycznie ty z nimi rozmawiał, niż tak z zaskoczenia im zrobił force tricky. No ale już nie analizujmy tego. Z zaskoczenia próbujesz ocalić człowieka. Tak. Ile? 5 porażek i przewaga. Dobra, to będzie broń. Jakby dorzucę do porządku, ale to nic nie zmienia, nie? W sensie, Mógłbyś skorzystać z tej mocy, ale niestety na same porażki ci żołnierze wydają się być zdyscyplinowani. Wydaje mi się, że możesz wyczuć od nich tą taką służbistyczność, ale nie tyle co opartą o ich jakieś bardzo mocno drobiazgowe szkolenie czy wielki patriotyzm. Znaczy patriotycznie to oni może kiedyś byli nastawieni, ale teraz to oni są raczej w takim nabożnym lęku przed swoimi dowódcami, między innymi Jaszczurem. Więc na porażkach nie udaje ci się ich zmindtrickować. Masz coś, co chciałbyś osiągnąć na przewadze, bo jeśli nie, to ja mam. No nie wiem, no chciałbym, żebyśmy my mogli chociaż spierdolić, no. Znaczy, oni was nie widzą, tak? Oni tutaj tego bo wy się wycofaliście za winkiel. Tylko Dolona się jakby na odważnego wysunął do przodu, gdzieś tam udając przechodnia, spróbował ich zmindtrickować. Więc to nawet nie jest ten. Bo jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli dobrze interpretuję, no to stawką w rzucie, który właśnie wykonałeś, było uratowanie tego pachoła. Tak. Przed Imperium. Na porażkach nie udało się tobie uratować tego pachoła. Na przewadze chciałbym tutaj zamoderować w taki sposób, że pachoł został tak czy siak uratowany. Okej. Rozumiem. Opisałbym tutaj taką scenę, no bo też weszliśmy sobie w scrapyard, a ja nie mam zamiaru stawiać przed wami niewidzialnych ścian. Więc chciałbym opisać tutaj scenę następującą. Chłopaki, widzicie, jak Dolona wychodzi gdzieś tam przed szereg. Wiecie, że nieraz już się z różnych kłopotów wyłgał, czy siebie wyłgał, czy was wyłgał, czy różnych innych wyłgał. Różne tego typu podrywy ma na koncie. No ale tym razem gdzieś tam wykonuje ten taki charakterystyczny gest ręką. Arik, Kawo bardziej przyzwyczajeni, czy nawet Kord, który też już niejedną przygodę z Doloną przeżył. No to możecie wiedzieć, że spróbował gdzieś tam wpłynąć przy użyciu mocy na umysły tych szturmowców. Przy czym szturmowcy nie bardzo się tym przejęli. Wydaje się, że Dolona czy jakoś za bardzo na szybko, czy może nie osiągnął tego wystarczającego poziomu skupienia. W każdym razie szturmowcy nadal próbowali gdzieś tam tego złomiarza przesłuchać, aresztować. Jeden mógł się nawet zainteresować tym, dlaczego czerwony Twilek wykonuje dziwne gesty ręką. Gdzieś tam mógł nawet zacząć unosić karabin. Tam jest ich dwóch. Kiedy Dolona na twoich oczach z półmroku gdzieś tam w dziurze, w jakimś porzuconym statku, czy na pół ze złomowanym wagonie kolejowym leżącym na burcie, z dziury wysuwają się ręce, wciągają jednego z tych szturmowców w ciemność. Słyszysz takie bardzo nieprzyjemne kiedy zdaje się, że walka wręcz poszła w ruch. Ten drugi szturmowiec, który unosił na ciebie karabin, traci zainteresowanie, odwraca się w tamtą stronę. Wy to też wszystko widzicie, Arik, Kawo, Kord. I w tym momencie wydaje mi się, że czerwony pocisk z blastera prosto w środek piersi tego szturmowca rzuca go gdzieś pomiędzy ciebie, Dolono, a tego złomiarza. Ten złomiarz z takim kwikiem, piskiem odbiega. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego! No ale ty jesteś.
I co robisz? Postawię was gdzieś tutaj, żebyśmy mogli zamoderować tą sceną również żetonami. Szczupakiem gdzieś wskakuje w środek. W sensie w tą alejkę. Mhm. Tam się. Tam rozumiem, że. W sensie, no zakładam, że tam jest ciemno, nie? Jakby jest taki moment niepewności. No, ciemnawo na pewno. I jakby. Kiedy oczy przyzwyczajają mi się do niej po chwili. Nie strzelaj. Spokojnie. Strzelam tylko do garków. Ja też. A. Do lona. Cat. Bardzo mi miło. Słyszałem już o tobie. Czyżby? Raczej starałem się, żeby moja sława nie wyszła poza szacowne grono tutaj mieszkających arystokratów. Ja natomiast mam talent do dowiadywania się rzeczy. Cóż, w takim razie... Czy możemy porozmawiać w jakimś mniej garkowym miejscu? Być może nie nad dwoma trupami? Tak, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Chodźmy. Przedstawię ci moich przyjaciół, jakby. Chciałbym wyciągnąć do niej, w sensie go wziąć pod rękę, nie? W sensie tak nonszalancko. No dobra, chłopaki, do lona znowu przyprowadzałem jakiegoś chłopa. Ariku, Gordzie, Kawo. Ket, Kasal. O! Bardzo mi przyjemnie, miło mi. Miło poznać. No co, słuchajcie, to nie jest, to jest bardzo gorące miejsce. Myślę, że powinniśmy schować się gdzieś, gdzie jest chłodniej. Zapraszam do mnie. No, spadajmy. Przekaz głównie rozszerzać tych imperialnych. Powiedzmy, że mam umiarkowany talent. I całkiem sporo szczęścia. Dolona bardzo mocno akcentuje słowo szczęście. A to prawda, to prawda. Całkiem sporo szczęścia. Słuchajcie, Ket prowadzi was poprzez meandry labiryntu skrapiardu gdzieś do takiego zagłębionego, będącego półziemianką pomieszczenia. Ściany wystające ponad powierzchnię są zrobione z jakichś elementów złomu, statku. Sam pokój jest dosyć duży, no ma ze 20 metrów. Więc całkiem spory. Zauważacie tutaj jakieś posłanie, stolik, szafki. Na zewnątrz wychodzą takie okna z okiennicą taką skośną, jak się czasami na poddaszach montuje. Tylko że metalową, z blachy, a nie szklaną. Chciałbym, bo tutaj się wydarzy rzecz bezprecedensowa, no bo kiedy gdzieś tam wejdziecie, no to Ked wykona gesty rękoma i te okiennice się zamkną. To jest ta moc, której nie ma Dolona. Przesuwanie przedmiotów. Ale Dolono, chciałbym tutaj wymierzyć w ciebie pewien test, który będzie sporny z twoim kul. Dobrze, no mówię, jak, wie, dobrze jak mówię, wiemy, skul? Ja mam potężne kul. Właśnie, czekaj, zaraz się upewnię, czy skul. Wydaje mi się, że skul. A zagrajmy, że skul. Tutaj opposing skill mam też niby discipline, ale możemy zagrać, że cool. Powiedz mi, czy ty, bo ty masz jakieś tam talenty, które osłabiały testy wymierzane przeciwko tobie. Tak. To może tutaj mieć znaczenie, więc zechciej mi zeznać, co tam jest osłabiane i w jakim stopniu. Tak, mam coś takiego, co się nazywa Nobody's Fool. I to jest, mogę upgrade'ować difficulty of incoming charm, coercion or deception.
No dobrze. Czyli jakbym ja, czyli jakbyś rzucał na to swoje kul, żeby oprzeć się nadchodzącemu testowi, powiedziałeś charm, coercion lub deception. Znaczy to jest z drugą strony, jak ty byś rzucał przeciwko mnie. No dobrze, ja tylko, no dobrze, no tylko że nie? Jakby niezależnie od tego, w którą stronę te kostki mają ten sam kształt, tak? Czyli tak, jak ty rzucisz... Ja mogę sobie zapgrade'ować zadanie. Jak ty rzucisz o trudności mojego testu, no to sobie zapgrade'ujesz, tak? Bo to w tą stronę też zadziała, bo chciałem, żebyś to ty wykonał ten test. Tak. Czyli sobie zapgrade'uj, trudność to będą tutaj 4 fioletowe. I co on robi? Możesz mi powiedzieć, czy nie? Blefuje. Okej. Okay. Mówię ci to nad stołem. Tak, oczywiście, oczywiście. Z racji tego, żebyś wiedział po prostu, co to jest za test. Ale w postaciach, no to oczywiście myślę, że pojedynek Qui-Gona. A nie, przepraszam, to jest nadal Boss Eisley, Tatooine, Music and Ambience. Dlaczego tutaj się włączyła muzyka stępienia Tuskanów? Dobra, czyli według mnie to są 4 zielone, żółta i 4 fioletowe. Zgadzamy się. Zgadzamy się. Tak by to wyglądało. Ale mam ci żółty. Ale on się potężny żółty. A ty nie masz tych... Coś jest z tym, z botem, coś nie tak. Czego nie mam? Botem czy z... Nie, Andrzeju, twój mikrofon pierdzi. Przepraszam najmocniej. Dobra. Czyli słuchaj... To nie jest tak, że przejrzysz cokolwiek tutaj się odwala, ale masz podejrzenia, że Cat Casal nie jest tym, za kogo się podaje. W ten sposób obsłużę wynik tego testu. Nie słyszymy cię. Tak, jak najbardziej. Rozumiem. Tak jak mówię, spokojne wnętrze, plus ono staje się jeszcze takie tym bardziej mroczne i chłodne, kiedy Cat zamyka te okiennice. Zapala jakieś latarnie udające takie pomarańczowe, przytłumione światło. No to teraz możemy sobie rozmawiać. Napijecie się czegoś? Koktajl z mrównika? Czy masz może mleko Banty? Nie, obawiam się, że nie. To może być imię. Wymownie się spoglądam w stronę Dolony. Sraka z Kirata. Cat nalewa wam zatem drinki, płyn ma taki cierpki zapach, jakby owocowy koktajl był zaprawiony dużą ilością mięty i pieprzu. Czy mogę w jakiś sposób przekazać przynajmniej Jarikowi informację, coś tutaj nie gra? Sekretne znaki Gankarika. Wydaje mi się, że kiedy on się gdzieś tam odwraca, żeby te drinki wam podać, no to możesz się nachylić i mu szepnąć, więc szepnij. Coś mi tu nie gra. Szepnął Dolona. Ja skiwam głową, że przyjąłem. Jak długo tutaj jesteś? Nie liczę. Będzie kilka rotacji. Kilkanaście, kilkadziesiąt. Robi to różnicę komukolwiek? Myślę, że tym, którzy cię tutaj szukają. O! Żeby tylko spróbowali znaleźć. W
sam miałem do... sam miałem przyjemność poznać paru trandoszańskich łowców. Nie są to przyjemni ludzie. Czy też nie ludzie. Hmm. Ale, drogi przyjacielu, Dolono, każdy trandoszański łowca byłby skończony głupcem, gdyby poważył się podnosić rękę na rycerza Jedi. On jest ode mnie starszy, czy jest w moim wieku? Jest od ciebie trochę starszy. Nie jakoś bardzo znacznie, ale trochę starszy. W sensie... jest takim gościem, który kiedy ty byłeś młodzikiem w akademii, no to on mógł być, nie wiem, pierwszy miesiąc padawaństwa. Mhm. Już przedszkole Jediowe ukończył, nauczył się podnosić kamienie, ale jakiegoś tam prawdziwego szkolenia, no to dużo nie odbył. Dosyć lekkomyślnie nam się wygadałeś w tym momencie. Jest was tylko czterech. Myślisz, że będziecie stanowili dla mnie wyzwanie? Ariku, ty jako jeden z chyba z najbardziej spostrzegawczych członków tej drużyny zauważasz, że Ket Kasal mimo jakiejś tam takiej bardzo mocno koki postawy, to nie nosi przy boku miecza świetlnego. Mhm. W sensie nie widzisz go tam nigdzie przy jego dupie. Okej. Okay. Mówię ci to na wszelki wypadek, no bo zakładam, że to pytanie za chwilę padnie. Bardzo możliwe, żeby padło, ale okej. Okay. Wiesz, moglibyśmy to sprawdzić. Szczególnie, że nie jestem przekonany, czy naprawdę jesteś Ketem Kasalem. Udowodnij to. Jak mogę ci to udowodnić? W życiu się nie spotkaliśmy, więc skąd możesz wiedzieć, kim jestem lub nie jestem? Nazywam się Ket Kasal. Tak. W jakiej świątyni się uczyłeś? Proszę? W jakiej świątyni się uczyłeś? na Coruscant? To pytanie, odpowiedź. No mogłeś trochę wyżej tę poprzeczkę postawić z tym pytaniem, fakt. Myślę, że jesteśmy w stanie to sprawdzić. Kort, datapad. Rzucasz w niego mieczem? Nie. Chcę zablefować, że teraz jakby rzeczywiście mam dostęp do takich danych. Czy się jakby, mówię, kort datapad i wiesz, jakby udaję, że szukam. Okej, okay. Czyli teraz dla odmiany ty blefujesz. Czy masz też podbijanie swoich testów blefu? No chyba dorzucam do nich moc, nie? Chyba, tak. Czekaj, patrzę. No i twarz korda nie zdradza nic. To prawda, niebieska kostka za twarz korda. Słuchaj, Andrzeju, to będzie w takim razie twój blef na dwie fioletowe. Ja dorzucam jeszcze jedną niebieską za to, że... Za twarz korda i też mam swoją jakby. Okej, okay, posiadam dobrze, ją. Dobrze. Sukces, przewaga, triumf i dwa czarne pipki. Nie musisz z nich korzystać. Twój blef ewidentnie skutkuje. Co się dzieje z przewagami, co się dzieje z triumfem? No dobra, jakby skutkiem mojego blefu chciałbym, żeby było to, że on się po prostu przyzna do kłamstwa wcześniejszego, w sensie jakby wyjawi całą prawdę. Okej. I rozumiem, że to na mocy całego wyniku, tak? Z przewagami, z triumfami.
No, czy uważasz, że to jest jakby wystarczająco na taki rzut? No powiem tak, no on ma tutaj liczne tajemnice, które mógłby przed wami ukryć, ale niech będzie, jakby wyjawienie całej prawdy jest całkiem niezłą stawką. Więc kiedy gdzieś tam szukasz, w sensie pokazujesz mu, że będziesz szukał, tak? Tutaj dajcie mi datapada, młodszy inkwizytorze Krata. To kiedy tylko twój palec gdzieś tam zniża się nad tą klawiaturką dotykową, to jest takie, czekaj! Spokojnie. Porozmawiajmy jak dorośli ludzie. No dobrze. Nic tam nie znajdziesz. Jakiekolwiek masz dane. Dlaczego? Prawda jest taka, że nigdy nie studiowałem w żadnej świątyni. Stary, ja nawet nie odróżniam mocy od moczu. A gdzie się nauczyłeś tego, co umiesz? To sznurki, dymy, lustra i magnesy. Patrz, mam tutaj taką opaskę na ręku, którą zamykam i otwieram okna. To jest jak ten, jak udawany Jedi z Kenobiego. A, w sensie, okej, on rzeczywiście jakby... Tak, on tutaj zdikojował bycie Jedi, no. Okej. Czyli chcesz mi powiedzieć, że Imperium ściga ciebie. Jakby... No, przepraszam, jakby sam jestem z zawodu oszustem. Nie, to jakby... oczywiście, tak, Imperium ściga mnie, ponieważ jestem twarzą. Wystawiłem się na plotki po to, żeby Imperium szukało mężczyzny w chwile wieku. A tak naprawdę to wszystko jest gruby blef. I rozumiem, że ukrywasz kogoś innego. Jasne. Tak naprawdę to on wszystko wie o mocy. Jakieś te wszystkie, wiesz, głodne kawałki o równowadze, balansie, żywym tym, czy czym tam innym, świątynia na Kurosant, to ja wszystko wiem od Teokrisza. Tylko, że powiedzmy, że mi jest łatwo się ukryć. Teokrisz jest bardzo ewidentny, jeśli wiesz, co mam na myśli. Teokrisz jest hatem. Kurde, dobry jesteś. Na tym etapie myślę, że pora przestać obwijać bawełnę. I odsłaniam po prostu mój płaszcz i pokazuję mu, że mam przy sobie miecz. No i wydaje mi się, że skoro mamy przestać obwijać bawełnę, no to też Ket przestanie gdzieś tam odsłoni firankę z tyłu pomieszczenia i pokaże wam huta Jedi. Ładne. Witaj, o. Mistrzu. Panie się. Dobrze jest wiedzieć, że nie tylko ja ocalałem z naszego szacownego zakonu. Chyba, że jesteś kolejnym oszustem, który zawłaszczył sobie tę broń, nie wiedząc, jakie niebezpieczeństwa może ona na ciebie sprowadzić. Objawiłeś mi się w wizji. Czy to wystarczy, żeby cię przekonać, że nie udaje? Jest to na pewno mocna przesłanka. Nie wszyscy spoza zakonu wiedzą o talentach wizjonerskich związanych z mocą. Całą pewnością
nie jesteś moim wrogiem. No dobra, tak jak wszystko już wiemy. Miło poznać, jestem Arik Kenu, tak swoją drogą. I mi też miło poznać, panie Kenu. Nie przyszliśmy tutaj szukać specyficznie Jedi'a. Wykonujemy raczej misję od przyjaciela naszego przyjaciela. I pokazuję kciukiem na Korda. Chciałbym troszeczkę zaryzykować i możliwe, że przejść na Mandoa i zapytać się właśnie o naszego drogiego przyjaciela Mandalorianina Czeko. No, jasne. Licząc, że Tiokrisz, jeżeli mieli konszachty ze sobą, to może gadali też między sobą Mandoa. Nawet jeżeli nie, no to Tiokrisz, zgodnie ze statystykami, które dla niego przygotowałem, jest na tyle wyedukowany, żeby móc znać podstawy Mandoa. Mhm. I rozwiać trochę twoje wątpliwości w tym temacie. Nie spotkałem na prośbę. No. Chciałem ci powiedzieć, możemy to odegrać, jeśli chcesz, więc zacznij proszę jeszcze raz. Przybyłem na prośbę Czeko Dżuarasta. A, szlachetny Czeko, rycerz rubieży. Ket skontaktował się z nim na moją prośbę. Słyszałem o nim od dawna. Chciałem poznać tak godnego wojownika. Takiego, który wspiera mój rodzaj. Wydawało mi się, że wspólnymi siłami udałoby się zorganizować moją ucieczkę z Zygi, gdy tylko Imperium zaczęło mocniej się angażować w poszukiwania zbiegów na szlaku handlowym. Rozumiem, że nie ma co liczyć, że drogi Czeko dotrze tutaj, skoro przysłał was. Znaleźliśmy Czeko, jednakże musi on dojść do siebie. Także póki co działamy jako jego wysłannicy. Rozumiem. No i tak, co ja nie rozumiem, no tak. No nie wiem, może wam to Kord przetłumaczy. Ogólnie chłopaki, nasz mistrz Jedi Tiokrisz zna, a raczej kojarzy Czeko Dżuarasta i prosił go, żeby pomógł mu w ucieczce z Zygi. No to świetnie się zgadza, bo chyba właśnie taki jest nasz plan, nie? Żeby go stąd wyciągnąć. Nie musimy się użerać z żadnym chatem, który chce tutaj zostać za wszelką cenę. Więc coś mi się wydaje, że to nie będzie takie proste. Nie takie rzeczy się wywoziło. Z nie takich miejsc. Wy raczej domyślnie kradniecie statki, nie kradniecie chatów. No dobra, ale... Ale chata można załadować na statek. Tak, jakby to umiemy. Na amerykańskim załadujemy chatę na statek. Widzę, że ten żart zatacza coraz szersze kręgi. Drogi. Czy mogę cię tytułować mistrzem? Tak się przyjęło w naszym zakonie. Widzę, że nie odbębniłeś fakultetu z etykiety, młodziku. Nie miałem okazji. Natomiast odbębniłem fakultet z przeżycia na rankorze. Na misie rankora. No dobrze, cóż. Czy
mistrzu, pragnę zaoferować ci azyl u nas na Mójkawie. Jest to planeta, którą nasza grupa specjalnie nie używa słowa gang, przejęła podczas naszych awanturniczych przygód. Jest tam bezpiecznie, jest to na zewnętrznych rubieżach, poza jurysdykcją Imperium. Cała planeta przejęta podczas awanturniczych eskapad. To jeszcze azyl, czy już niewola dla tych, którzy tam mieszkają? Na Mójkawie nie ma niewolnictwa. Bardzo dzięki nam. Bardzo mnie to cieszy. Wasza propozycja bardzo mi schlebia. Myślę, że przynajmniej na chwilę zatrzymam się rzeczywiście, by odzyskać siły i znaleźć może własne miejsce, które będzie dla medytacji na wygnaniu. W takim razie my co, pakujesz manatki i jazda. No, najpierw musimy obmyślić plan, jak go tutaj tak niepostrzeżenie wywieźć. No zrobimy zamieszki, co za problem. Mamy kampera, przewieziemy go do statku. Albo pojedziemy po statek i wrócimy tutaj pączkiem. Kampera. Znaczy wydaje mi się, że jak przelecimy tu i odlecimy stąd, może być to nasz statek może wywołać pewne zainteresowanie. A taki kamper jeżdżący to chyba nie rzuca się aż tak w oczy. Słuchajcie, chciałbym od któregoś z was, może inaczej, najlepszy jako grupa, jaki jesteście w stanie wykonać test spostrzegawczości, perception. O trudności trzech. Ja mam żółtą i zieloną. Ja mam dwie żółte i zieloną. No to Samarik jest najlepszy. Najlepszy spostrzegawczy. Z niebieską za pomaganie ci kolegów. I trzy fioletowe. Okej. Okay. Z niebieską i trzy fioletowe. Okay. Let's go. Co jest? Czemu są trzy żółte? Albo wpisałem żółtą zamiast niebieskiej. No trudno. Jeszcze raz. Przerzuć. Dam ci szansę. Y, B. P. Nawet lepiej. Bardzo dobrze. No. Słuchaj, Ariku. Strać punkt stresu. Okay. Bo wydaje mi się, że słyszysz takie charakterystyczne, odległe człapanie jakiegoś łazika. I wydaje mi się, że tupot podkutych szturmowych butów. Zdaje się, że dwa trupy nie przeszły niezauważone. A trzeba było po sobie posprzątać dokładniej. I powoli was tutaj, że tak powiem, otaczają i zaganiają. No to chyba jednak musimy, że tak powiem, na pełnej panience. Kawo, dzwoń po chłopaków? Dobra. Chłopaki, wysadzać! I niech wysadzają w powietrze te cysterny, które powiedzieliśmy, żeby wysadzili. Zamieszkę. Jasne. Czy gdzieś tam wysadzają, to na pewno rozdzieli siły Imperium, ale chciałbym tutaj zamoderować jeszcze taką sceną, że gdzieś tam czy jakimś wybuchem petardy, czy jakiegoś takiego
gwiezdnowojennego C4 wysadzi się jedna z tych okiennic, które zamknął wcześniej na magnes Ket, po czym do wnętrza tam wpadnie kilku szturmowców, czy nawet jeden, czy dwóch takich szturmowców trochę mądrzejszych. Chat wespnie się gdzieś tam na tą swoją pojedynczą, ślimaczą nogę, zbierze się cały w siebie, zrobi takie szfu, katapultując praktycznie tych szturmowców tą samą drogą, którą tutaj weszli, po czym sięga gdzieś tam do takiej sakwy, którą ma przy boku, wyciąga taki bardzo przedłużony miecz świetlny, ale nie taki dwuostrzowy, tylko jednoręczny, ale z taką przedłużoną rękojeścią. Zdaje się, że czas ukrywania minął. Po czym z zwinnością, o którą byście go nie podejrzewali, wyskakuje przez okno. Wyślizguje się. Na pełnym force jumpie. Cudownie. Kiedy gdzieś tam wypadacie za nim, wy i Ket, no to widzicie po pierwsze, że on rzeczywiście stawia tutaj opór. Najeźdźcy pod tytułem Imperium, złomiarze w panice gdzieś tam rozbiegani, latają to na lewo, to na prawo. Jest kilku szturmowców, tych takich najnormalniejszych, białych, ale jest też kilku w takich szarych, grafitowych mundurach. To są szturmowcy sił specjalnych, albo szturmowcy śmierci, jak nazwał ich kiedyś Kawo. Szturmowców czystki na szczęście nie ma, chociaż macie już z nimi doświadczenie, ale jest na pewno kilku Mandalorian w czarnych zbrojach, którzy też gdzieś tutaj zaganiają tego chata. No i przynajmniej jeden taki szturmowiec w czerwonej zbroi. A mistrz Teokrisz jakoś sobie radzi. Przewielkie, zielone ostrze z tego i ogania się od tych szturmowców. No to co, jakby obok zielonego zaraz będzie żółte, w sensie jakby po prostu wjeżdżam tam z kopa, wyłamuję zamek, znaczy z miecza. Ja myślę, że tutaj będzie w ogóle działa się taka klepa na kilku frontach, więc ja pozwolę sobie trochę ten front rozdzielić w taki sposób, że no Teokrisz będzie się tam bronił, Ket Kassal mu tam się pomoże bronić, ale wy ściągniecie po prostu na siebie pewną ilość przeciwników. Dobrze? Żeby też nie mnożyć niepotrzebnie rzutów tej walki, no bo to też nie o to chodzi, żeby ja grał w walkę sam ze sobą. Okej? Okay? Mhm. Więc wydaje mi się, i to jest też dla mnie o tyle wytrych, że mogę wprowadzić kolejną postać dramatu, no bo jak gdzieś tam Dolona faktycznie dobywa tego żółtego miecza, stajesz w tej takiej bardzo ozdobnej postawie stylu Makashi, ty masz tą taką pozycję z wyciągniętą ręką w dół, jak hrabia Duku, czy... No tak, jakby w ogóle legenda głosi, że Dolona to w ogóle wziął, bo jako młodzik gdzieś widział holokron z Duku, zanim jest taki instruktorzowy i jakby z tym się zainspirował. No może rzeczywiście. Więc ja bym wam przeciwstawił tych Mandalorian. Bo będzie najśmieszniej. Gdzieś tam widzicie, że jeden przykłada gdzieś tam rękę do hełmu. Tu jest jeszcze jeden, panie. I w tym momencie ja was troszeczkę przesunę tutaj na bok, żeby nam się nie pomieszało. Będziemy mieli Mandalorian. W jakim jesteśmy zasięgu? No wiesz co, wydaje mi się, że to jest średni. Okej. Okay. Plus gdzieś tam jeszcze mogę traktować was jako gdzieś tam, przynajmniej za osłoną, was jest czterech i to dosyć potężnych, więc wydaje mi się, że trzech mandaloriańskich zakapiorów to jest akurat. Dawaj, dowal jeszcze czerwonego. Znaczy chciałem dowalić szefa Mandalorian, wiesz? Okej, okay, dobra. No bo ten mandaloriański klan
No to sam się nie dowodzi i wydaje mi się, że to jest całkiem dobry moment, żeby Kord spojrzał w oko swemu adwersarzowi. Rikin Dorn. Czemu jego hełm wygląda jak troszeczkę gorsza wersja hełmów Stormtrooperów? No bo jest Mandalorianinem imperialnym. Jakbyś oglądał rebeliantów, to byś wiedział. Rozumiem, że to graffiti z dinozaurem na klacie cię nie dziwi, tak? Jakby przejmujesz się tylko tym, że jego hełm wygląda śmiesznie. Tak. Rozumiem. Godzisz w każdy honor każdego Mandalorianina. Nie masz pojęcia, co to honor, wyrzutku. Ja powiedział, co wiedział. Kurde, na niego patrzy i mówi tak, to nie jest droga. This is not the way. O, rany. No. Dobra, trzeba sklepać gościa. No, wypadałoby. Czyli co, chłopaki? Inicjatywa. Tak, inicjatywa. Raczej cool, nie? W sensie jakby... No, wydaje mi się, że cool. Tutaj bez tego. A u mnie dalej to nie ma znaczenia. Jestem wolny. Ale to chyba dobrze, że jesteś wolny. W sensie wolność dla wszystkich kawo. Tak. Wolność dla kawoliantów. Alderanian. No, już niedługo będą wolni. No, w grobie będą wszyscy wolni, nie? Tak. Bo w próżni. Jezus, to było takie złe, jakbyśmy polecieli na Alderan, bo coś, jakby wychodzimy z hiperprzestrzeni i widzimy, jak Alderan wybucha po prostu. No. Lepiej tak, niż patrzeć na Gwiazdę Śmierci z powierzchni planety. Lepiej tak. Żabo, rzuć inicjatywę. Tak, rzucam, tylko ja tutaj, że tak powiem, wiesz, się... Czy ale wtedy jakby się kawą spodziewał? Bo tam jakieś... Robisz szachermacher z mocą? Tak, no po to mam to Foxy. O, ale rzuciłem. No trochę rzuciłeś. Dobra, teraz taki szachermacher. Ty rzucałeś już? Nie, ja nie rzucałem specjalnie, czekałem aż wyrzucicie wszystko. Dobra, czy ja mogę ewentualnie wziąć te konflikty po tym, jak ty rzucisz? No dobrze, pozwolę ci zdecydować. Bo ja rzucam 4 razy. Raz. O ja dupia. Dwa. Trzy. O ja dupia. Cztery. I słuchajcie, dwóch bardzo dobrych. Na mocy triumfu oni mogą wykonać manewr w przedinicjatywiu. Czyli już będą mieli na was przymierzone. Na ciebie, Dolono, no bo jesteś ewidentny. Dobra. Ale teraz tak. Neon ma sukces i... I przewagę, a oni mają obaj... Dwa gołe sukcesy. Jak dołożysz Neonowi dodatkowy sukces, albo Neon się sam zestresuje, żeby mieć dodatkowy sukces, bo ma taką umiejętność... To będę przed nimi. To będzie dwóch przed nimi. To ja się mogę zestresować. I sobie dodać sukces. Dobra, a teraz tak. Kord ma... dwie przewagi, a Kawo ma... Trzy przewagi. Czyli jeżeli dołożysz im obu po sukcesie, to będzie dwóch z was, dwóch z nich i dwóch z nich. Jeżeli im nie dołożysz... Nie, czekaj. Bo teraz tak, jeżeli Neon sobie dołoży za stres... Tak? To wyskakuje przed nich. Ja jestem przed nimi by default. Potem jest dwóch nich.
No, ale ja teraz mogę za jeden konflikt dać komuś innemu i dać dwa sukcesy. Dwa sukcesy możesz dać. Biorąc trzy konflikty, z tego co rozumiem, to tak. Mhm. No dobrze, no czyli będzie trzech z was, potem trzech z nich. No ja to generalnie chciałbym powiedzieć, że robię. Jeden z was i jeden z nich. Biorę, jakby nakurwiam ciemną mocą dzisiaj po prostu. No, trochę jest. Pamiętaj o tym konflikcie. Chłopaki, trzech z was, trzech z nich, jeden z was, jeden z nich. Ja będę na końcu. Lepiej, żeby kawał wcześniej wystrzelił niż ja bym to miał. No z drugiej strony ty masz quick strike'i, więc jak będziesz na końcu, to tylko w jednego będziesz mógł te quick strike'i walnąć. Strzelaj przede mną, ja sobie poczekam. Quick strike'a. No dobra, chłopaki, kto zaczyna? A ja puszczam mu z akcji. No Ari, nie? No ja. Ty mówisz, że oni na triumfie mogą zrobić manewr, tak? Tak, i widzisz, że przycelowali w Dolonę. Czy to się liczy jako ruch w walce już? Nie, to zrobili przed inicjatywą. Okej, okay, dobra, czyli jak do kogokolwiek chcę, to mam wszystkie swoje śmieszne bonusy. No to ja sobie strzelę do pana w śmiesznym hełmie Mandalorianina, tak zwanego dowódcę metr 60. Pana szefa w śmiesznym hełmie Mandalorianina metr 60, proszę bardzo, do pana szefa w śmiesznym hełmie Mandalorianina metr 60 strzela się, Jacku, na dwie czerwone i czarną. Dwie czerwone i czarną, no dobrze. Przy oczywiście założeniu, że strzelasz z jednego gnata, a nie z dwóch. No strzelam z dwóch gnatów. A ty masz już ten śmieszny talent, który sprawia, że nie podnosi ci się trudność strzału z dwóch gnatów? Nie, przynajmniej nie kojarzę. To w takim razie dwie czerwone, fioletowa i czarna. Dwie czerwone, fioletowa i czarna. Czerwone, fioletowa i czarna. Dobra. To jest tak. Przymierzenie, spocenie. Przymierzenie. Spocenie, no to są dwie. Dwie z quick strike'a to są cztery niebieskie. To są niebieskie. Cztery i to jest maksymalna niebieska. Tak, i moje normalne ręcz lighty, jako że nie mamy już żadnych swoich pipków. No nie macie. Pipków, to nie podniosę. Green. Czy ja coś jeszcze powinienem wiedzieć? Nie, poza tym to nie. Chyba nie. Strzelaj, zobaczymy co się stanie. Dokładnie tak. R. No. Czy to jest moment na ten słynny przerzut raz na sesję? Tak mi się wydaje, że to jest ten słynny przerzut raz na sesję. Dobrze, to nie było tego, robimy to jeszcze raz. Tak. 3, 4, RRPS. I widzisz, okay. O wiele lepiej. No. O wiele lepiej, dobrze. Dobra, ty z blastera podstawowo bijesz chyba jakieś 7. 7 podstawowo, tak jest. No dobra, czyli to jest 7 plus 2 sukcesy, czyli razem 9 za 2 przewagi razy 2, bo trafienie z drugiej broni i zostaje ci jeszcze 7 przewag. Paradoksalnie możesz walnąć 2 kryty. Oba na letal blowa. Czekaj, bo to jest tak, 9-9. Tak. Ale ja mam perka, który mi daje dodatkowe obrażenia do jednego strzału. Okej. Okay. W ilości 3. Dobrze, czyli to jest 12-9. 12-9. Okej. I to mogą być kryty. Mogą, bo masz jeszcze 7 przewag. Tak. Ty krytujesz chyba na 2 albo na 3. Na 2. No. I przed tym kanterem, znaczy przed pierwszym ruchu plus 20. Nie, za każdym razem plus 20. Letal blowy się za każdym razem aplikują. Tak, okej. Okay. O Boże, dużo rzeczy się w tej karcie porobiło. No nie? Czyli co? Ja bym mógł go teraz skrytować? Dwa razy.
I to nawet powiem tak, jeżeli odpalisz, bo nie odpalisz tego, nie odpalisz tych krytyków tak, żeby oba były wzmocnione, ale możesz je odpalić tak, żeby wbić 2 na plus 30. Dobrze. I zostanie ci jeszcze jedna przewaga, za którą albo odzyskasz punkt stresu, albo dasz niebieską kostkę następnemu zawodnikowi. Mhm. Dobra, to ja odpalę 2 kryty na plus 30 i przekażę niebieską kolejną osobę. No dobra. To jest wykrzyknik crit, spacja plus 30, dwa razy rzucone. Bo pierwszy wzmocniony, a drugi wzmocniony za to, że jest drugim krytykiem. 106. Okej, potężnie. Rzuć jeszcze tego drugiego, zobaczymy. Jak będzie to samo, no to wtedy będziemy po prostu obsługiwali to odpowiednio. Okej. Czyli od razu dostał z bomby dwa kryty, dzwoni mu w głowie, ma straszną ranę, która sprawia, że jedna z jego cech, konkretnie Agi, zmniejszy się o jeden. Czyli będzie gorzej strzelał. No i mega dobrze. No, w jego przypadku to akurat jest dobrze. No i co, chłopaki? No, Arik przepotężnie przystrzelił. Widzicie, chyba jesteście dumni z waszego szefa, nie? Gdzieś tam te blasterowe bolty z blasterów Arika wsuwają się pod ten czarny pancerz z głową mitozaura. Kto drugi? To tak, on nie chciał strzelać, tak? Teraz. No, mogę tobie dać, bo ty możesz przecież z tego z automatu strzelić i zranić po kilku na raz. Znaczy... No mogę, jak jest tylko czterech, to lepiej byłoby chyba pojedynczo ich eliminować. Jeszcze Dolona może zaatakować. W sensie, jakby myślę, że jeżeli bym podbił do szefa, to byłbym w stanie go dobić. No to bo go. Ja mam niskie. Mhm. To go. Jedziesz. Szefo jest w średnim, więc będziesz musiał i tak dwa manewry poświęcić na to, żeby do niego dobiec. No, takie życie jest. Melasa. Czyli dwa stresy. Jak najbardziej, dwa stresy. I co? Wyrzut do przodu, tak jak tego Darta skasowałeś na Barsawi? No, jak najbardziej. I tylko się modlę, żeby nie trafili na ci, celowali. Że guys, please. Dobra, dwie czerwone z czarną. Chyba ten, Arik przekazał ci chyba niebieską kostkę, tak, nie? I niebieską od Arika, bo ci przekazał, dokładnie. A nie masz tej niebieskiej od widzów? Nie, już użyłem. Już nie. Filousie, wiem, że zapytam o to na każdej sesji, ale automatyczna przewaga, powiedz mi... To jest duże V. Dobra. Słuchaj, na kanale Rzuty Kostkami jest przypięta wiadomość, która zawiera te informacje. Dobrze, czyli tak, to dla mnie jest V, Y, G, 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 niebieska za to, że jestem Makashi Duelist i mam wykupioną niebieską, niebieska od Arika, dwie czerwone i czarna. Mhm, tak. Kostki dajcie, please. Dobra. Wiesz co, wydaje mi się, że no kto jak kto, ale Rikin Dorn może być wprawny w walce przeciwko rycerzom Jedi. Bo zauważasz, że on... Arik trochę go zaskoczył tym, jak mocno strzelają jego blastery. Chciał wziąć te strzały na klatę, po czym no, trochę się mimo wszystko spocił. No ale potem doskoczyłeś do niego ty z mieczem świetlnym, spróbowałeś go gdzieś tam chlasnąć jednym z tych eleganckich wypadów Makashi, a on odsunął się, tak naprawdę zrobił taki unik jak ta sztuka walki z mieczem i wachlarzem, ja zawsze zapominam. Wiecie, o co mi chodzi. Tak. Tak.
Dobra, ale to jest 5 przewag. Ale to jest 5 przewag, tak, dokładnie. 5 przewag oznacza to, że odstresuje się o 2. Dobrze. Więc jakby mój manewr był jednak darmowy. I to był jeden punkt. Dwa punkty. To były dwa punkty. No to niebieska do następnego. Tak. No i kto będzie się następnego ruszał? Kawo czy Kord? Czy ten szefu się jeszcze nie ruszył, więc mogę ewentualnie wykorzystać przycelowanie trajka. To dla niebieska dla następnego i niebieska dla Korda. No dobra, no to teraz pytanie, czy rusza się Kawo, czy rusza się Kord? No dawaj Kord. Dobra, to ja machnę sobie na quick strike'u i z przycelowaniem, czyli to będą od razu dwie darmowe niebieskie. Mhm. I, i dwie niebieskie jeszcze od Dolony. To może... Może wiesz co, może niech Dolona tą jedną kostkę przekaże Kawo bardziej. Już ja... nie ma teraz. Teraz już rzucę. Nie. Dobra. Dostałeś, to łykaj. Jeżeli strzelasz w Dorna, no to są dwie czerwone i czarna twojej wiernej szczelby. Na pechu trafiasz Dolonę w plecy. Czekaj. Dwie czerwone i czarne, tak? Ta jest. RRS. Czyli tak trzy niebieskie, dwie żółte, zielone. Cztery niebieskie. Dostałeś dwie i masz dwie swoje. Dobra. Trafiasz. Nic. Ile damage'a, wariacie? Dobrze. W takim razie mój Blaster Carbine normalnie damage 9. Super. To jaki on ma soul w ogóle? Jakbym ci powiedział, nie byłoby niespodzianki. Kurde. Masz jakieś pierce, coś? Wiesz? Właśnie nie, mam tylko... Nie mam pierce'ów. Jest ten problem na Blaster Carbine. Mhm. Dobra. Co się dzieje z tą przewagą? Następnemu. Mhm. Słuchaj. Jeszcze stoi. Ostatkiem sił, co prawda, ale stoi. To teraz oni. To prawda. Teraz trzech z nich, potem Kawo, a potem ostatni z nich. Chciałbym to zamoderować w taki sposób. Na swoim manewrze na pewno Rikin Dorn odskoczy od ciebie, Dolono. Gdzieś tam odrzut jetpacka troszeczkę. Po czym wykonam mu akcję Field Commander. To jest rzut na jego leadership. Będzie w stanie zadowodzić swoimi ludźmi. Będzie. Więc jego ludzie w tym momencie dostają manewr w jego kolejce. I wydaje mi się, że zostaniesz otoczony, Dolono, trzema Mandalorianami. I teraz cyk, termodetonator w środek. To był pierwszy z nich. Wysadzam się. Wysadzasz się? Masz ten pas Jedi'a? Nie, no nie mam. Nie masz. Dobrze. Drugi z nich. Słuchaj. Oni są różnie uzbrojeni, bo mają blastery, karabinki, różne tego typu rzeczy. Ale pierwszy z nich, który gdzieś tam dopadnie do ciebie, przyskoczy, wyjedzie ci po prostu z piąchy. Takiej mogę to parować? Tak, bo to jest zwarciowe. Ty możesz parować chyba na pary wszystko to, co leci w ciebie z Mele, Brawla i Lightsaber. Jeśli dobrze pamiętam.
Czy jak paruje, to wcinam mu rękę? Nie. Ważne pytanie. Nie, rękawica z bezkaru. Tak. When the character suffers a hit from brawl, melee or lightsaber combat check. Czyli możesz. No to niech biję. Dobrze, będę zatem bił. Jakieś defensy, o których powinienem wiedzieć? Jeden. Jeden. O, totalnie. Ale przekażę to następnemu. A dwóch następnych miało w ciebie przycelowane. Tym triumfem na inicjatywie. Tak. Więc pierwszy. Ale czekaj, bo oni mieli darmowy manewr i wydaje mi się za komandera, więc powinno się ruszyć tylko dwóch, a nie w sensie... Tak, ale może się ruszyć tylu, ile on ma cechy prezens. No dobra, ale dostali manewr, a nie akcję. Tak, ale to była kolejka... otoczyli mnie, tak. Ale tylko dwóch powinno zaatakować. Jeden już to zrobił. No tak, i jeszcze jeden ma atak. Tak, niech napierdamy. No dokładnie. Brzmiałeś jakbyś jebnął dwa razy. Nie, no raz, bo potem jeszcze jeden strzeli. Po prostu przypomniałem sobie, że dwóch ma przycelowane. Tak, okej, dobra. To przepraszam. No dobrze. Jednego raczej przeżyje po prostu. Dwóch. Tak, podobno. Może być różnie. A ranged też masz defense? Tak. No dobra. Przyłożenia z blastera. O, jeszcze gorzej. Wybuchający blaster? Nie. Za dobrze było. Dolono po prostu z pełną finezją tam jakby ich. Tak. To jest takie, on odskoczył, żołnierze, brać go, po czym jeden gdzieś tam z piąchy w Dolonę, drugi z biodra, z przyłożenia chciał strzelić w Dolonę, a Dolona w tańcu, jak ze wstążką, tycy, cycy. Kawo. Okej. No to ja zrobię tak. Cofnę się, żeby być w long. To dwoma manewrami się musisz cofnąć, żeby być w long. Jak byliśmy w średnim? No. Bo to już jest... To jest już pobiegnięcie naprawdę, naprawdę daleko. Co to za ucieczka z pola? To nie chcę. Dobra, to zostaję tutaj. I po prostu przyceluję się z poca. Dobra, a w kogo będziesz celował i się pocił? W szefa czy w przydupasów? We wszystkich. We wszystkich. Dobrze. Klonuje się Kawo i będzie strzelał do wszystkich. Słuchaj, ponieważ szef jest najtrudniejszy do trafienia, no to będzie twoim głównym celem. Tak. Czyli będziesz strzelał na dwie czerwone i fioletową i czarną. Ale ja chciałbym wykorzystać jeszcze ten jeden z moich punktów przeznaczenia, żeby ta trzecia fioletowa zamieniła się również w czerwoną. Czyli na trzy czerwone i czarną będziesz strzelał auto fire. Mhm. Spoko. Ja nie dostałem żadnej kostki. Dostałeś niebieską. No to kurde, to patrzcie, co się teraz dzieje. A nie masz jeszcze od widzów przypadkiem? Nie, nie mam. Od widzów zużyłem. A. Patrzcie teraz. Patera. Niech ta cięciwa zaśpiewa. Aha. Wow. Czy ty możesz przerzucić? Nie, ja nie mogę przerzucać. Ale mogę rozdać kości. Możesz. Ale gdyby był sukces, to byłyby trzy trafienia. No, dobra, to Arik dostaje kość i następny dostaje kość. I masz jeszcze jeden punkt, jeśli chcesz się odstresować w takim razie. No, chcę. Dobrze. I ostatni z Mandalorian. Ostatni z Mandalorian ma toporek w ręku. No, on sieknie cię toporkiem w takim razie, Dolono. Nie jest jakimś szczególnie dobrym melasem. Ale on celował. Ale on celował. I myślę, że mógł być też niebieską od kolegi. Tak. Nawet chyba dwie. O, trafia. Drogi Dolono, to jest jakieś 8 pierś 3. Oh shit. 8 pierś 3. Tak. Czyli jakby po ludzku dla mnie, jeżeli mam sołka. Ile masz tego sołka?
3, no to jakby wychodzi 8. 8 w miętkie, no. No dobra, no jakby nie mogę tego nie sparować. Mhm. Tylko jakby daj mi chwilę, bo muszę ustalić, ile mam pary. Znaczy tak, ustal, ile masz pary, bo pary najpierw zmniejszy to 8 obrażeń o tyle, ile sparujesz, a potem reszta wejdzie z ciebie w piercem, z piercem 3. Bo to w tej kolejności działa. Mam 2 pary, więc stresuję się od 3 i zmniejszam o 4. Okej. Bo co, to jest 2 plus ranga w pary, nie? Tak. Czyli z 8 zostają 4 z piercem 3, czyli 4 wchodzą w miękkie. Tak? Tak. Ty wiesz, że on może krytykować na 2 adwentedżach na toporku? Niech krytykuje. Ty masz jakieś krytyki na sobie niewyleczone? Jeden miałeś. Bo ci, ci tylko jeden wyleczył kor. Tylko jeden został wyleczony. Słuchaj, ten toporek jest upierdliwy, bo to jest Pierce 3, Vicious 3. O kurwa. Więc to będzie kryt na plus 40. No dobrze. Ocie, panie. Do Lona, do Bakty będzie leciał. No, przynajmniej. A. Czyli Dolona traci przewagi z wszystkich niebieskich kostek, które mógłby utrzymać do końca Encantera. Czyli jak dostaje, to nie dostaje. Tak. Czyli po prostu nie dostaniesz. No tak, tak, nie dostaje. Kurde, mocny ten kret. Dostałeś w głowę, gdzieś tam myślę, że przeszło po leku, czujesz, że twoje zmysły przestały działać tak jak powinny, no ale na szczęście prowadzi cię moc, więc nie jesteś zupełnie bezbronny, ale gdzieś tam przycelowanie, krew zalewa ci oczy, więc przycelowanie już nie działa tak jak powinno. Słuchajcie, to była pierwsza runda, druga runda, trójka z was. No to skoro ja nie mogę dostawać niebieskich, to może pójdę pierwszy. Ale ja przekazałem następnemu. A nie, no to pójdę... To nie dawajcie następnego, mój, pójdę do drugi. W sensie jakby... No, tak możemy chyba zrobić. Dobra, no ja mogę... Guys, please, I need help. W sensie jakby... A będziemy w trzech, ja ubiję bossa, Kawo bije całą resztę. Będzie dobrze. No to strzelaj. Dobra, to ja strzelam do bossa. Bo dostaniesz dwie wtedy, bo jedną już ci dałem i tak. Drugą jako następny. Mhm. Tak. No dobra. Czy trudność jest taka sama, jaka była? Tak. On się oddalił jakby wirtualnie, ale nadal jest w średnim zasięgu. B-R-R-K-S. A jest. No dobrze, zobaczmy. Mistrzu strzelców. Pa, jak trafia. I to jest tak. Okej. 6 plus 3 to jest 9. Nie, bo to jest 7 plus 3 to jest 10, plus 4 za trafienie dodatkowe, tak? W każdej rundzie. Za 3. Za 3? Czyli to jest jakieś 13 obrażeń? Tak. Spada poniżej zera, krytuj. Jej. To na plus ile już będzie? To jest 40, jego trzeci... Tak? To jest jego trzeci krytyk, więc na plus 20 z samych krytu. Ty masz 2 Lethal Blowsy, czyli na plus 40. Tak. To samo. Halo. To samo. No dobra. No ale jak jeszcze raz trafi Adji, to... Tak, no jak jeszcze raz trafi Adji, to już sobie nie postrzela. Rzucam D100. No nie, teraz akurat siłka. Brown. Więc generalnie fizycznie bardzo mocno go oklepałeś. Słuchajcie, Ricky Dorn jest przeciwnikiem typu Nemesis, więc ja korzystając z zasad podręcznika mogę, zamiast powiedzieć wam, że on ginie, po prostu usunąć go z planszy w kreatywny sposób. I chciałbym skorzystać z tej możliwości, żeby teraz dokonać usunięcia z planszy w kreatywny sposób. Ponieważ Dolona dostał oklep, wydaje mi się, że gdzieś tam
Zaraz za chwilę, jak Kawo rozkręci działo i puści kolejną serię, no to już tym razem nie zrobi takiego kiksa. Tylko ci Mandalorianie zostaną postrzeleni. Za chwilę możemy do tego przejść, jeśli chcecie. Wydaje mi się, że kątem oka zobaczycie, jak coś bardzo szybkiego przebiegnie przez pole walki, podejdzie do tego chata, kilka szybkich ciosów i ciało mistrza Teokrisza podniesie nad głowę trandoszajski najemnik String Dutch i zrobi taki ryk dzikiego zwierza, po czym chwyci go i z tymi żołnierzami Imperium zacznie się wycofać z pola walki. Co jest? Kradną nam chata? Kradną nam chata. Na tą chatą, panowie. Więc oni się tutaj wychacają z pola walki. No i wydaje mi się, że i Rikin Dorn spojrzy na Dolonę i Kawo. Mamy czego szukaliśmy, ale tym zajmijcie się. Ja będę w bazie. I na jetpacku odlatuje. Pokonany. Chociaż udaje, że nie. Zostało nam trzech Mando, których jeżeli chcecie dobijać, to możemy. No ale wydaje mi się, że to możemy też rozwiązać tak, że po prostu po długich i ciężkich walkach ta walka się kończy waszym zwycięstwem. Co wy na to? No, ja bym był za, bo muszę z pieskiem wyjść. Czyli po długich i ciężkich walkach robicie porządek z tymi trzema Mandalorianami? I robimy sobie krótką przerwę na pieska Szaksona. Tak. Okej. Okay. Przerwa na pieska. Czyli mamy przerwę na pieska. Drodzy widzowie, krótka przerwa zatem. Jakieś myślę, że no podobnie jak ostatnio, nie? Tak z 15 minut potrzebujesz. No, 15-20 minut git. Myślę. No dobra, jakby żarty o kupie już poleciały, ale my wracamy. Jakaś muza do skradania teraz. Chyba, że wjeżdżacie na pełnej do bazy Imperium, nie wiem. Z pełnym bombardowaniem. Pełnej, a my cichaczem. Czy po tak zwanej drodze, Kordzie, mógłbyś mnie uleczyć? No ja nie widzę przeciwwskazań, żeby cię uleczyć. Ale ze zwykłych ran, a nie z krytyka. No, nie wiem, jak stoimy z medpakami, nie? W sensie... Ja mam medpak w sumie. Ja nie mam. Jakby ktoś by mógł mi użyczyć. Bo medpak o ile leczy? O 5, nie? Impak leczy o 5. Każdy kolejny użyty w przeciągu 48 godzin leczy o 1 mniej. Teraz steampak czy medpak? Steampak. Steampak, a. Jak w Falloutie. A ja mogę w sumie spróbować go uleczyć... Po prostu. No tak. Leczenie używając tego. Military Trauma Pack, który zamiast leczyć chyba, to on. Usunąć kryta. Okej, okay, dobra, niech tak będzie. Może gdzieś tam przywrócisz równowagę w Dolonie. Znaczy, niebieskie kostki, no to już od tego momentu Dolona, bo skończyła się scena, tak? Więc już no, znowu możesz korzystać z niebieskich kostek. Po prostu nadal masz dwa kryty na sobie. Tak, tak. No jakby dwa to jest jakby już prawie cztery, nie? Dwa to jest średnio. To spróbuję na tę medycynę mu rzucić, tak? Dobrze, dobrze. Z tym literę trauma pakiem, żeby usunąć kryta zamiast go wyleczyć. Okej. Okay. Czyli na trudność dwóch albo trzech, no bo takie krytyki gdzieś tam na tobie zostały. Tak, dokładnie. Trzy fioletowe, tak? Dwie albo trzy, w zależności od tego, którego mu wyleczysz. Dobra, to łatwiejszego na restart może. Tak, bo... tak, bo jakby żaden z nich nie ma już efektu. Więc... O, pa, udało się, jak ci zabandażował. Jak Kawo zrobi dziubek, to nie ma chata we wsi. Dobra, czyli usuwam ten stary i sobie wbiję też medpack, żeby być na full zdrowiu. No. Tylko się teraz zastanawiam, czy ja to tracę w tym momencie, czy ja to mam dalej, bo... Jeżeli nie jest napisane, to nie tracisz.
No ja nie widziałem, jak to kupowałem, więc chyba nie tracę. No to pewnie nie tracisz, no. Powiem tak, jakbyś miał stracić, to byśmy to już dawno stracili. No tak, ale ani razu wtedy się nie udało uleczyć. Oj tam. To jest pierwszy raz, jak się udało. Dobrze, że tego łatwiejszego krytyka zjąłeś. No. Następnym razem będzie ciężej. Tak. Ja muszę sobie nakupować ich. Wiecie, że pary jest najczęściej występuje w drzewku właśnie Bakashi Duelista? Wiem. To się Bakashi Duelist jest tym, który ma najwięcej pary, bo ma 5 w drzewku. I powiem ci więcej, Filus. To 5 pary to już prawie pery. Tak, no. Po 4 mają Shicho Knight i Soresu Defender. Potem ma 3 Jujo Berserker i Niman Disciple. I Ataru Striker. Tylko Makashi Duelist nie ma za to żadnego reflektu. No tak. Dobra, słuchajcie. Chłopaki, wejdziemy sobie teraz w ciąg, no bo jak możecie się domyślać, no to Hat został porwany do bazy Imperium, która się tutaj na Zygi znajduje. Jokrish musi zostać uratowany i wydaje mi się, że kiedy Cat Castle dochodzi jakkolwiek do siebie, no to zaczyna to bardzo gorączkowo postulować, żeby tego biednego mistrza Jokrisha uratować. Sam Cat Castle nie ma absolutnie żadnych ciągot ani przesłanek, że mógłby być w jakimkolwiek kierunku swojego życia wrażliwy na moc. No ale jest przywiązany tkliwie do tego Jokrisha. Wydaje się, że obaj sobie pewne rzeczy zawdzięczają, stąd myślę, że ta chęć obrony jest dla was zrozumiała. Na ulicach mogą już się dziać jakieś małe walki sprowokowane przez waszych żołnierzy i ruch oporu pod wodzą Resy Amied. Więc przejście przez miasto gdzieś tam do obrzeży, na których leży baza imperialna, nie jest wielkim problemem. Oglądacie sobie bazę, no to jest taki kilkukondygnacyjny, jeszcze pewnie wkopany w ziemię bunkier, mocno umocniony, mocno obsadzony. Nie takie już bazy infiltrowaliście. Skoro udało wam się zinfiltrować Hutę Yuldurga na Narszadzie, no to taki bunkier imperialny to jest dla was bułka z chlebem. Czy coś? Misja? Jakby podobna. Misja jakby podobna, tylko że tym razem nie macie zabójstw. Misja zrobić porządek. Misja zrobić porządek. Słuchajcie, wszedłbym tutaj w zegary. Tak jak sobie gdzieś tam układałem w głowie tą sesję. Jaka jest stawka? Zegary są od tego momentu, w którym przyglądacie się. Wypełnienie któregokolwiek z zegarów, no to jest związane z tym, że wchodzimy w scenę, w którą pakujecie się na statek i odlatujecie. Takie semi mission accomplished, nie? Na wypełnieniu zegara sukcesów oczywiście wszystko się udaje i uchodzicie z Zygi z Jokrishem na pokładzie. W przypadku porażki, wypełnienie zegara porażki, także jesteście na statku, odlatujecie, ale Jokrish w krytycznym momencie poświęci się, żeby umożliwić wam ucieczkę. Więc nie ale będzie go z nami na statku. Tylko Jokrish bez Keta. Ket przeżyje zawsze. Ket przeżyje, ale Ket jest tylko cwaniakiem. Ket cię tajemnic mocy nie nauczy. No tak. To jest tylko szmugler, fałszerz, który po prostu ma czwórkę w kaningu i nadawał się do bycia tubą Hata. Mhm. To jest ciekawa historia, w sensie jakby jak oni się tam... No i przede wszystkim, co się stało z tym Ketem, nie?
Z tym nanem, ale to później. Znaczy, no to ja ci mogę powiedzieć. Oni rzeczywiście byli przyjaciółmi, ale Ked zaczął pracować dla Teokrisza. Jak Imperium gdzieś tam go zapytało o Jedi, to spanikował i wsypał Kiennana. Aha, czyli on po prostu był chujem. Trochę tak, ale bardzo mu to mimo wszystko ciąży, więc jakaś tam próba pogodzenia. No bo to nie jest tak, że on był chujem, on spanikował. I w odruchu spanikowania sprzedał Kiennana. Myślę, że Dolona to zrozumie. No. Słuchajcie, zegary znacie. Nie będę wam tutaj jakoś szczególnie kadził. Każdy z was opowiada mi kawałek tego, co robicie, żeby wesprzeć plan. I koniec takiej opowieści powinien wiązać się z deklaracją, jakim skillem się posługujecie, żeby to, co mi opowiedzieliście, zadziałało, weszło w życie. Oczywiście porażki nie oznaczają, że to się nie udało. Po prostu porażki wspierają raczej negatywne rozwiązanie sceny niż pozytywne. Tak, wszystko tutaj załatwiamy w takiej bardzo mocnej fikcji. Żeby ta minigierka miała sens, no to wydaje mi się, że infiltracja imperialnej bazy, no to nie jest coś, co się robi w każdy wtorek. To jest nie tyle co trudne, co również trochę niebezpieczne. Myślę, że możecie się tutaj zgodzić ze mną, nie? Mhm. Zwłaszcza, że Imperium ma tutaj siły bardzo mocno urozmaicone, a dowodzi tym wszystkim szef Specforce'u Gillian Starfall. Więc no jest przynajmniej trzech takich mocnych oficerów, jeśli liczyć Rikina Dorna i Strynka Dacza, z którymi należy się liczyć. Więc powiedziałbym, że bazowa trudność naszej minigierki to są trzy kostki, z czego jedna z nich jest czerwona. Przewalimy to. Tak po prostu. Totalnie. Tak po prostu z bomby. A ja mam jeszcze cztery czarne żetony. No nie. Mamy jeden i zawahamy się go użyć. Nie mamy. Jeszcze nigdy się nie zawahaliśmy. Kisimy do samego końca. Tak. No i jak dobrze jakby nam pójdzie, no to chciałbym jeszcze potem zrobić klepę statkami. Dobra, no to niech nam pójdzie dobrze. No. No dobra, no to co, no może na wejściu, na tak zwane wejście, żebyśmy wyjaśnili sobie jak... Też od razu powiem, no bo wejściem, ale to co mi powiecie, jakby to co mi powiecie nie musi dziać się w jakimś mocnym ciągu przyczynowo-skutkowym. Może, bo pewnie będzie łatwiej nad tym moderować, ale jeżeli komuś się coś przypomni, że chce zrobić coś wcześniej, albo ktoś chce, bo ma jakiś bardzo dobry pomysł, wybiec trochę do przodu, ze swoją deklaracją, jeśli chodzi tam o czas, to też można, tak? To jakby żyjemy w trochę przestrzeni nielinearnej w tym momencie. Dobra? Mm-hmm. Okej. Ja bym chciał, że jak wbijamy na tą bazę, tak? To podejść do takiego jakby wypizdowego wejścia od strony wychodka. Okej. Okay. I tam zagadać tych dwóch strażników. W sensie po prostu podchodzę do nich z bomby. I Dolona jest taki, ojeju, bo mi kotek uciekł i wbiegł do waszej bazy tam wentylacją z tamtej strony i jakby staram się być jak najbardziej uroczy w tym, żeby rzucić na czarm. No i proszę Arika, żeby wysłał Bajzda, żeby on gdzieś biegał za nim, nie? A to nie byłby bardziej blef? No... Trudne, nie? W sensie to... Jeśli koc tam pobiegł, to nie jest blef. No właśnie, to nie jest blef, bo ja nie kłamę.
Mm-hmm. To, co mówię, to jest prawda. W sensie no. to jest bardziej manewra kota ze Shreka. W sensie no dobra, okej. Okay. Urok osobisty, tak? A potem jakby robi dokładnie to samo, co... Dobra, tak, no. dźwięki, urok osobisty. Tak. Trzy kostki, z czego jedna czerwona. Co, od razu z bomby żeton przeciw tobie bym użył, może? Dobrze. Żeby była druga czerwona. Dobra, ostatni raz jak sprawdzałem, to jest rzut następujący. 3 żółte, 2 zielone, niebieska, 2 czerwone, fioletowa i 2 białe. Pokaż. Patrz. Ojojoj. Biorę ten konflikt, żeby był sukces. Dobrze, 1 czy 2? Czy 2 sukcesy dają mi 2 te? 2 kawałki pizzy, tak. Ja myślę, że chciałbym to umotywować, bo rzeczywiście dodane ci bardzo dużo korzysta z silnej strony mocy. Oj tak. Uważam, że jest zmotywowany tym, że Dolona obsesywnie chciałby mieć mistrza. W sensie, że on jakby obsesywnie dąży do tego, żeby za wszelką cenę. I to już nie jest, to już nie jest ciekawość, jak to jest mieć mistrza. To jest obsesja mania mistrza. Tak. Tak. Jakby totalnie. I biorę 2 konflikty. No dobrze, czy w takim razie cała ta sesja jest jednym wielkim triggerem morality? Jak spadniesz, to spadniesz podwójnie? Bo poddajesz, myślę, tak. Bo poddajesz się obsesji, a nie tylko ciekawości? Tak. Okej. Okay. Biorę to i przyjmuję jako swoje. W takim razie 2 punkty stresu stracaj, a ja zakadruję 2 kawałki pizzy sukcesu. Wydaje mi się, że jest to fair. Czy za advantage ja się mogę odstresowywać, albo dawać możesz. Niebieskie... Możesz. Mogą działać normalnie, tak jak w sytuacji walki. No dobra, to ja się o te 2 odstresuję, ale też trzecim dam następnemu. No dobrze. Kto następny? Arik Kenu? A czy oni nas wpuszczają przez właśnie, co się dzieje? Czy tylko Dolone, a no, mówię, nie, panie. Słuchajcie, nie, no jakby... Nie, to jest manewr ze Shreka, że Jezus, ja biedny, zostawiłem kotka, jak oni się odwracają, no to po prostu klepę dostają. Tak naprawdę no to dobra. Jakby wy opowiadacie mi wszystko. To jest takie wasze osobiste Ocean's Eleven. No to może teraz Kord, szybko odpuść te drzwi komputerami. Bardziej myślałem zhakować te kamery i wam prowadzić. Też tak można. Też zajebiście. No. I co, Kord dostaje tę niebieską, następną od Dolony. Oczywiście i używam jeszcze tej, która jest na czacie dla mnie. Proszę bardzo. Dziękujemy panie magistrze. Dokładnie tak. No, magister. Albo wjechał nowy zestaw. Tu jeszcze była ta od Vesper Tailsa nieużyta. Wjechał nowy zestaw od magistra. Kurde, mogę jeszcze jednej użyć w takim razie. Możesz. Okej, okay, czyli to będą... Używasz? Tak? Oczywiście, że proszę tak. Podziękować panu magistrowi. Pan magister... Dziękujemy bardzo serdecznie. Zarąbisty moment do użycia tego. Pan magister, bardzo dobry kolega. Tak jest. Nie da się ukryć. Etap osiągnięty, użytkownik Silent Caster of Disaster obejrzał 3 transmisje pod rząd w tym miesiącu i rozpoczął ciąg oglądania. Nice. Dobra. Czyli 2 czerwone i fioletowa. Jedna czerwona i 2 fioletowe. A, jedna czerwona i 2 fioletowe. Bo przeciwko tobie nie używam żetonu, chociaż bym mógł, ale powiedzmy, że za chwilę. Jakby mam jeszcze 3, mogę je tutaj kisić. Dobra, kosteczki, dajcie super sukcesy. Dały. Damn. No to tak jakby po ten dwie ten dla Arika i dla Kawo. I to 4 i mam 3 jeszcze. Tak. No możesz też dać mi i dać jeszcze jeszcze Nextowi, albo się odstresować. Tak. Jeszcze daję Dolonie i daję Nextowi, bo ja się jakby nie stresowałem za dużo. I za każdy sukces jest progres, tak? Tak. No to wchodzimy dalej przez bazę,
Zaproponowałbym tak, że natykamy się na oddział szturmowców i wtedy ja ich serią ścinam. Łatwo. Ty chcesz wymusić tutaj swoje ganery tym samym. Tak. Mhm. Dobrze, może tak być. Ale spalę przeciwko tobie, że to ciemnej strony, żeby były dwie czerwone i fioletowa. Dobrze. Czyli masz w sumie dwie kostki, bo masz za Nexta i za siebie. Tak. Tak. I jeszcze o Silent Caster of Disaster bym wziął. Dobrze. Przycelować nie mogę, prawda? Nie możesz. Dobra. Czyli red, purple, tak? Tak. No dobra, niech to wejdzie. Jeszcze się kurde upewnię, czy na pewno mam tyle, czy nie mam tyle. 4 żółte, 1 zielona. Zgadza się. Up. O! Jak to? No to co, no daję każdemu po kostce. Nie, nie. I następnemu. Dobrze. Za tryumf możesz zaoferować też następnemu darmowe podbicie zielonej do żółtej. To podbijam. Ale zakolorowuję pizzę porażki. Pizza porażki. Pizza porażki to każda pizza, jaką zamówiłem do mojego mieszkania. Pizza porażki jest niesmaczna. Nie, nie, jakby, nie chcemy jej zjadać. Ile tych adwentyczy poszło na przekazanie każdemu? 2 na każdego to jest 6, plus 1 to jest 7. Tak. To jeszcze sobie o 2 się odstresuje, tak? Tak. Się odstresuje. Czyli. Chociaż teraz tyle mam. Jacku, rzucasz teraz z 3 niebieskimi, które ci już zapewnili kord i kawo, plus podbicie zielonej do żółtej. Mhm. Plus podbicie zielonej do żółtej. Ja się mogę skradać ze swoim kotem, prawda? Możesz tak się skradać zazwyczaj ze swoim kotem, tak jak zazwyczaj. Ja dobrze. Bajzel to ci da jeszcze niebieską, nie? Nie, Bajzel się lepiej skrada od niego. Tak, Bajzel to mi daje 3 żółte, a nie niebieską. tak. Jak masz same żółte, to podbicie dodaje dodatkową zieloną. Tak, ale mam w tym momencie na stealthie 3 żółte i zieloną. Czyli będziesz miał 4 żółte. I 4 niebieskie. 4 niebieskie, bo masz jeszcze własną niebieską, chyba tam ze Stalkera. Tak, czy nie? Wiesz co, ja wezmę jedną od widza. A, czyli to jest ta czwarta, ta czwarta to jest od widza. Tak. Czyli od jedna magistra, z... tak. Proszę bardzo. Tak. I jeszcze sobie test mi pojta jebni, bo w sumie mamy teraz przewagę. O, no dobrze, no to jak gracze chcą, to sobie jemne. I to wygląda tak, że my stoimy przed jakimiś takimi mega zabezpieczonymi drzwiami. Jest taka chwila konsternacji, że nie do końca wiemy, co mamy ze sobą zrobić. I scena przechodzi do jakiegoś takiego security roomu, gdzie stoi sobie jeden oficer, patrzy sobie na te monitorki. A do niego skrada się Arik. Które jak gdyby nigdy nic, zabiera mu kartę z kieszeni i wraca do chłopaków. No dobra. Piękne. Rzucaj. RPP. RPP, dobra. Czy tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Green, raz, dwa, trzy, cztery. RPP. Szanse są po twojej stronie. Generalnie proszę bardzo. 4 i 4, dobrze. Chłopcu dał, nie? To teraz musicie zacząć to uwalać. Absolutnie nie możemy zacząć tego uwalać. Co robisz z przewagami? Kradzie następne. Kto w sumie... no, chyba ja, nie? Pewnie Andrzej, bo zatoczyliśmy kółko. Tak, to w takim razie jednym dla Dolony niebieską i jedną dla Korda niebieską. Dobra. No dobrze, no to w takim razie myślę, że taka sekwencja przyszłych rebeliantów w bazie Imperium nie może się odbyć bez sekwencji rozdzielenia Jedi od reszty. I myślę, że jak przechodzimy nad jakąś taką przepaścią, to drogę odcina nam szturmowiec czystki uzbrojony w tą taką dzinę laserową ich.
I Dolona wychodzi naprzód i mówi, że on to załatwi. Ja myślę, że to jest jeden z tych czerwonych, wiesz? Niech będzie. Szturmowiec pretorialin. Niech będzie on. No i chciałbym rzucić na lightsaber. Mhm. No dobra. I teraz tak, mam od każdego z moich kolegów dostałem po niebieski kostce. Tak, czyli masz trzy. I jedną mam, jakby po prostu mam z Makashi Dualista, okay. Więc mam już cztery. Dobrze. Oprócz tego to są, to jest żółte i trzy zielone. Czerwone no i fioletowe. Tak. Bo nie chcesz upgrade'ować. Nie. Na pewno? Wywalisz pecha. Nawet bez mojego upgrade'u. To my upgrade'imy. Statystycznie to jest pora na pecha. Nie, no i myślę, że nie chcę upgrade'ować. W sensie jakby jest... Czuję się dobrze z tym rzutem. Okej. Nie jeden. Papera. Proszę bardzo. O kurwa. No, to udało się. Tak, udało się. Słuchajcie, tak, zegar sukcesu oczywiście wypełniony, więc ja mogę jakby usunąć pizzę z ekranu. Przekradacie się przez bazę, uwalniacie jeszcze nie do końca zmaltretowanego Tiekrisza. Kto po was podlatuje? Pączek czy Sunset? Pączek, bo ja się boję, że on się do Sunseta nie zmieści. No jak się nie zmieści? Tam się sześciu ludzi z załogi mieści, to jest tylko jedna poczwarka. Tak. No dobra. No to nie może ze trzy osoby. Latajmy nowym statkiem, jak mam się klepać. No, rację. Tak, przepraszam. Przepraszam. Jak widzicie, to było podchwytliwe pytanie. Chłopaki, ja chcę wam przypomnieć, że to jest w dupę szybki statek, więc może nawet nie będzie trzeba walczyć, a uciec po prostu. Zrobimy po prostu za nami samowalnie. No dobra, myślę, że ten Nassif w takim razie podlatuje. Tak. I gdzieś tam jakby w ostatniej chwili Dolona po prostu biegnąc bez gracji wskakuje jakby na taki już odlatujący podest. Mhm. Jasne. Słuchajcie, w takim razie no to co, myślę, że przeniesiemy się nad pustynię, żeby tutaj mieć ładną przestrzeń. No i tak, wasz fire spray czerń bajzlowa, żółć arikowa. No ale oczywiście nie byłoby zbyt łatwo, gdyby nie weszły wam na ogon siły imperialne, które ruszają w pościg. Co my tutaj mamy? To parę tajów. Formacja Lambda. Adren jest znany z tego, że bardzo dobrze obsługuje formację Lambda. Skręcasz w lewo, skręcasz w prawo, wypadasz poza kosmos? Dokładnie tak. One kiedyś wrócą z tego kosmosu. Może. Ale wydaje mi się, że jeszcze rzucę specjalnego taja. Albinos. Taj Albinos. Na którym będą latali ci żołnierze sił specjalnych. Mamy dwa rodzaje. To oni robią odwróconą formację Lambda, tak? Oni robią odwróconą formację Lambda. Słuchajcie, czy mniej więcej pamiętacie, jak się klepie statkami? Ja prawdopodobnie gdzieś kiedyś rzucałem na to poradnik, ale zaraz rzucę go raz jeszcze na eskadrę Bajzel. Nie wiem, czy Kord miał okazję. Tak, może tak być, że Kord nie miał okazji. Także słuchajcie, ja rzucę... jest przypięty do eskadry Bajzel. Tak, jest przypięty na kanale. Walka powietrzna i pojazdami musisz sobie znaleźć, Kuba. W przypiętych wiadomościach.
Tam jest wszystko opisane drobiazgowo w języku ludzkim, co można robić i kto. No bo nie samym lataniem i strzelaniem żyje człowiek. Mamy tutaj, jak możecie zauważyć, dwie grupki. No i waszego Sunseta, który gdzieś tam będzie, miejmy nadzieję, stawiał opór, aż nie pęknie. I latamy w atmosferze. Tak, latacie w atmosferze, ale to nie oznacza, że skillem nie jest Piloting Space. Aha. Bo to jest, ja w takim razie zadziałem. Bo to zależy od pojazdu, a nie od miejsca, w którym lecisz. Okej. Okay. Nasz Sunset będzie poniżej czy lub równy 4, czy większy? Jest równy 4. Bo to jest czwórka czwórka siluet. Okej. Wszystkie jego staty, jak sobie chłopaki klikniecie na lekki frachtowiec Firespray, no to ja tutaj w opis, w bioinfo wbiłem jego statystyki. Siluet 4, speed 4, handling 0, hull trauma threshold 15, system strain threshold 12, tarcza z przodu 1, tarcza z tyłu 1, armor 4. Działka ma, autoblastery i ma też traktor beam. Polubisz te autoblastery, Adrian, bo one też mają autofire. O, super. A nie mamy ten... ładunków sejsmicznych? Nie, to on jeszcze, wiesz co, on jeszcze wymaga przerobienia, oni go dopiero co chapnęli. Ja już ten postowałem o to, żeby te ładunki sejsmiczne zakupić. Tak, no ale to gdzieś tam jeszcze jest przed nami ta przeróbka, nie? Mhm. Więc spoko. Słuchajcie. No dobra, to lećmy. Tak, lećmy. Ja sobie już tutaj oznaczam. Bio tajsów nie mamy, nie. Ja pamiętam, że ja w ogóle na statku rzucałem na jakiś leadership. Tak, na dyscyplinę ogniową. A ja po prostu strzelałem. Dobra, to może ustalmy rolę, kto najlepiej pilotuje. Bo strzelać to chyba ja na gunnery, bo to jest gunnery, to pewnie ja, bo mam 4 żółte i zieloną. Ja jestem naszym pilotem statków kosmicznych. Dobra. Space. No ja ewentualnie jako drugi działonow, ale raczej nie potrzeba. Możesz mnie wspierać tym niewykwalifikowaną pomocą, tak? 3 żółte mam w gunnery. No to jest niewykwalifikowane. 3 żółte masz w gunnery? Tak. I ty mówisz mi, że jesteś niewykwalifikowany, to ty siadaj do promienia ściągającego, chłopaku. Spoko, możemy użyć jakiegoś TIE Fightera jako żywej tarczy. I Dolona nas motywuje, tak? Tak, Dolona nas motywuje. I lecimy na tych, czy na tych lecimy najpierw? Na których chcecie. To jak autofire, to pewnie też łatwiej zdjąć. No. Plus myślę, że oni są jakby troszeczkę gorszymi pilotami, więc szybciej się powinno ich zdjąć. Nie mają tarcz. To co, najpierw speech motywacyjny? Tak. Dyscyplina ogniowa. Nie mogę znaleźć, jaka to jest trudność pomocy. No masz, dyscyplina ogniowa. Test leadership o trudności 3 lub dyscyplina o trudności 3. Jest wszystko napisane. No, ale ja jestem... nie umiem czytać. W języku polskim. Dodaję niebieską kostkę do ataku najbliższego członka załogi. Każde 2 sukcesy powyżej pierwszego pozwalają obdarzyć tym bonusem dodatkowego członka załogi. Dobrze. Dobra, to teraz jakby to, co muszę ustalić, to jeszcze czy leadership mam więcej. Mam leadershipu więcej, bo mogę białe do tego dorzucać. Po prostu dolona Battle Meditation Mode. Rozważam to drzewko w ogóle.
I 3 puple. I rzucam. No to jest 8 sukcesów, ewidentnie. Zdecydowanie jest to 8 sukcesów. No to co, wszyscy dostają niebieską? Tak. Każdy ma niebieską do testów swojego ewentualnego najbliższego. Do testu ataku. Czy jakieś tam właśnie strzelania, inne tego typu cuda. Każdy może mieć niebieską. A czy, no bo to jest 8 sukcesów, więc mogę dać 4, to mogę dać też jakby 2 dla kawy na przykład? Zgodnie z tym, co czytałem o dyscyplinie ogniowej, to nie. Okej. Okay. A mogę dać sobie? To jest, wiesz co, to jest taki grupowy asist trochę. Mhm. Możesz dać kawo za kolejne 2 sukcesy, czyli na 3 kawo i kordowi, na 5 Arikowi, kawo i kordowi, ale tak naprawdę powyżej 5 no to już wiele więcej nie zrobisz. No mogę dać na przykład ten Niesi. Może dać ten Niesi, no ale ten na C jest jakby... No raczej nie będzie strzelać, ale... Tak, no jest to jakby... Dopóki naprawdę jakby nie poleci, to już wiesz co, to już lepiej zamień te 3 pipy na adwentedże, bo tutaj jest... Co? Nie jestem pewien, czy mogę. Możesz na sukcesy lub adwentedże, z tego co pamiętam. Choice is yours. Ale przeczytaj w opisie. Bo na 3 adwentedżach możesz zapewnić, że ataki, które wykonają obdarzeni tym bonusem z dyscypliny ogniowej, jeszcze będą obrażały system strain przeciwnika. Mhm. Rozumiesz? Rozumiem, ale moment, bo tutaj... Tak, gdzie to jest? Jestem ewidentnie słaby w szukaniu rzeczy, wiecie? Bo ja to mam... Dobra. Tak, mogę, dobra, znalazłem, okay. Przepraszam, szukam nie w tym drzewie. Czyli chłopaki bijecie, wszyscy mogą ewentualnie bić z dodatkową niebieską. I do waszych ataków zapewnia się dodatkowe obrażenie system strainu statków przeciwnika. Czyli statki się pocą. Ale tak sobie weszliśmy, a rzućmy może jeszcze inicjatywę, tak na tak zwany wszelki wypadek, co? A tak, no. KGW. Bo tak sobie weszliśmy. No nie wiem, jakoś tak, nie wiem, nie zatrzymałeś mnie. No tak się swobodnie weszło jakby, nie? Na kul, tak? Na kul. Spodziewaliście się, że będzie chujna. O, jeden sukces, 2 advantage. Wow. Sukces, 2 advantage, sukces. Sukces, 3 advantage, sukces, 2 advantage. Nieźle. No, a co u ciebie? A u mnie tak. Nic. Nic. Gówno. A, że się statki nie poruszają. Albo sukces i przewaga. Czyli to. Mejoń. Trzech z was. A jeszcze no tak, Adrian. Tak, bo Adrian ma pojedynczy. Ja jedną grupą. Ostatni z was. I ja na zerowej kostce. Wezmę 2 konflikty, żeby Adrian dostał dodatkowy sukces. Czyli wszyscy my. Czyli wszyscy wy i dopiero Imperium. Tak. Dobra. No i to jest mój Fileusie 7 konflikt. Okej. Okay. Dzisiaj widzę na bogato. Tak. Muszę spać, żeby mnie czegoś ten mistrz nauczył, nie? Tak, no jasne. 96.
Arik chyba może zrobić stay on target, tak? I to też podbija jakoś strzał. Może. Arik, czy pilotujesz najpierw? Tak. Stay on target? Tarczę na tył i stay on target? Tarczę na tył, tak, chciałem zrobić, żeby na mnie te lepsze myśliwce nie slały w dupę aż, tak? Okej. Okay. Bo rozumiem, że będziesz raczej atakował najpierw te małe myśliwce, a nie te białe. Tak, taki był plan. Tak, strzelcy zadecydowali, to tak będzie. No dobra. Ja tu tylko dbam o nasz życie. Okej. Okay. Czyli tak. Robisz stay on target manewr i potem robisz drugi manewr, przekierowanie tarcz. Nie płacisz za to stresem, bo możesz poświęcić akcję, żeby wykonać drugi manewr za darmo. Więc tarcze są z tyłu i stay on target do przodu. To jest. I oczywiście poruszacie się na pełnej. Na pełnej. Na pełnej, bardzo dobrze. No to trzeci z was. To teraz Kuba z promieniem ściągającym, czy ja mam strzelać? Jak w ogóle ten promień ściągający by zadziałał, jakby Kuba chciał go użyć? A no już ci mówię. To jest bardzo dobre pytanie, prawda? Już ci mówię. Na pewno strzela na niego jak normalną tom. Jak normalnym działem, tak, dokładnie. Ale on ma taką cechę, która się nazywa traktor. A cecha traktor mówi, cel nie może się poruszać i żeby jakby, to jest unieruchomienie statku, żeby oni wykonać ruch mogli, jakiekolwiek poruszenie, no to muszą wykonać test pilotingu o trudności takiej, jak jest liczba przy cesze traktor. To obrażeń nie zada, ale może ich unieruchomi. Czyli łatwiej się ich trafi. No, albo nie polecą za wami, jak zrobicie jakiś manewr karkołomny. Mhm. Dobra, jak wszyscy razem jesteśmy, to Kuba, możesz chyba teraz zestrzelić z tego promienia ściągającego. Tylko nie wiem, czy to nie lepiej by było zastosować na tych lepszych, bo... No to jakby walę w tych lepszych, nie? W sensie jakby... Wada tego jest taka, że to jest skierowane do przodu, czyli... No właśnie, tak... A, no to no minus. No, nie możemy ich ciągnąć za sobą. Nie możesz, nie możecie ich ciągnąć za sobą. Z innych ciekawych rzeczy, które możesz zrobić, no to co? Możesz spróbować doładować tarczę. Myślałem nad hakowaniem spróbować... Hakowanie inst- jak najbardziej, tak. Hakowanie systemów możesz przeprowadzić. Co tam jeszcze ciekawego? Kopilotaż dla Arika. Zagłuszanie. Skanowanie. Jest się czym bawić, krótko mówiąc. Chłopaki, jesteście? Wróciło mnie. Jakiś connection problem nas trafił. Wróciło cię? Wróciło. Jakiś connection problem nas trafił. Tak. A, to nie tylko mnie, tak? Nie, wszystkich nie tylko ciebie. A, okej. Okay. Się w ogóle Discord ładuje, ale was słyszę. Ma to plus. Jakieś maintenance robią. Może. No to co? A czy hakowanie, skanowanie? Tak, tylko chciałem się zapytać, czy te czarne taje działają jako plaster, czy hakowanie na... Tak, jako plaster. Obie jako grupy plaster. Działają jako plaster. Dobra, to sobie rzucę na hakowanko jako manewr. Jako akcję. Jako akcję, tak. Jako akcję. I teraz tak, to będą moje komputers. I mam chyba jedną kostkę oddolony, nie?
Czy to na akcję działa? Masz. Dobra. 3 żółte. Komputer jest i zielona. Dobra. I trudność jeszcze poproszę. 3. Trzy fioletowe, dobra. Czyli bez użycia czarnego pointa, okej. Okay. Mógłbym, ale nie tym razem. Słuchaj, sukcesy, gdyby mieli tarczę, to byś im obniżył, ale triumf pozwala wyłączyć systemy uzbrojenia przeciwnika na jedną rundę. Czyli zwykłe taje na pewno nie strzelą. Ja wydaje mi się, że Kawo gdzieś tam zasiadł przy tej sterowni tych podwójnych autoblasterów. Gdzieś tam plecy z nim, Kord, przy jakiejś drugiej konsolecie, robi takiego hackermana. Ekran odbija się w tej jego szybce i w pewnym momencie Kawo czujesz po ramieniu takiego Korda. Wyłączyłem im, działa, strzelaj teraz. Okej. To tak, ile tych niebieskich wpadło w końcu, bo... Jedna była od Dolony. Za przewagi nie. No czyli chyba tylko jedna. Mhm. I no tak, dobra, okej. Okay. No to w takim razie jedna i przycelowuję. To jest druga. I się poce. To jest trzecia. I ponieważ jest stay on target, to zamieniasz jedną zieloną na żółtą. O kurde. Dobra, i trudność jest 3 fioletowe, tak? Nie. Oni są od was o jeden rozmiar mniejsi. Taje. To są 2 fioletowe. No to... No i bez tarcz, nie? Trzy trafienia. Advantage i to jest ten autofire, tak? Na tych. To jak autofire to tak, bo jeśli chciałeś autofire, to dorzuć jeszcze jedną fioletową. Teoretycznie byłoby trzeba. Ale nadal możesz trafić 2 razy. No to trafiam 2 razy. Okej. Okay. Czyli to jest 5 i 5 za drugie. To te blastery nie biją niestety zbyt mocno. Ale wydaje mi się, że jeden z tej formacji gdzieś tam na końcu skrzydła zostaje skasowany. Jak najbardziej, owszem, tak. No i pamiętaj o tym system strain, nie? Tak, no i system strain. Przynajmniej 2 punkty się tam doliczają, no bo jeszcze zahakowanie. Wydaje mi się, tam mógł się pojawić. Jak najbardziej. Słuchajcie, ostrzaliście ich i to dosyć mocno. Zwykłe taje nie mogą strzelić, bo Kord wyłączył im systemy uzbrojenia, ale mogą spróbować zyskać nad wami przewagę. A Rick się ruszał? Tak, wykonał 2 manewry. To umknęło mi. Wyspieszają i spróbuję teraz wykonać manewr zyskania przewagi, żeby zignorować wasze stay on target. A taje poruszają się troszeczkę szybciej. Zyskują przewagę. Mimo tego, że nie mogą strzelać, wydaje mi się, że podlatują na tyle blisko, gdzieś tam, kiedy robią tą taką formację przechwytującą, że Ariku, jesteś w stanie gdzieś tam w szybce jednego z tych lecących jako pierwszy myśliwców przeciwnika dostrzec, jak ten szturmowiec dusi po prostu spust od działka, ale no nie jest w stanie strzelić, no bo Kord gdzieś tam, myślę, że mogłeś to usłyszeć w słuchawce, zhakował im systemy uzbrojenia zdalnie. Ale są od was szybsi i wsiadają wam po prostu bardzo mocno na ogon. To zyskanie przewagi traci na znaczeniu. A jeszcze są taje sił specjalnych, które atakują co prawda od tyłu, ale one są też troszeczkę mądrzejsze. I co my tutaj mamy? W manewrze
Oni zrobią na was stay on target. I będę strzelał. Uwaga. I tak. Tyk, tyk, tyk. Kostka podbita za stay on target. Trudność testu. Macie tarczę z tyłu. I haniebne pudło. Piły specjalne. Co z wami? No. Nie dokończę żartu. Za duży statek muszą strzelać, coś im umkło. Może. Słuchajcie, to była tura Imperium. Na razie idzie wam świetnie. Zobaczmy, co dalej. No to co, no jakby... Nie zmienia się wszystkiego składu, tak? Tak, tak. Coach biznesu. No, coachu biznesu. No, skasuję sobie to fragmenty i wezmę ósmy konflikt, żeby był advantage. Ten advantage jeden mi wystarczy. Nie, nie, są potrzebne trzy. Są potrzebne selektywnie trzy advantage, żeby zapewnić ten dodatkowy strain damage. Dobrze, ale to ja dalej wezmę ten dalej wezmę ten konflikt, żeby dać kostkę następnemu. Okej. Okay. Pamiętaj, że stresujesz się też przez to. Tak, pamiętam. To znaczy nie pamiętam, ale już pamiętam. Dobra. Ale ja akurat z krainą mam sporo, nie? Jasne. Jest... Czyli ponownie dyscyplina ogniowa gdzieś tam. Dolona trzyma się uchwytów i zagrzewa was do walki. Czujecie jakby jak moc przepływa od niego i buduje wam pewność siebie. Kto drugi? W sumie nie wiem, co ja bym mógł teraz zrobić poza ucieczką przed stay on target na przykład. Tylko... Możesz zacząć robić manewry unikowe jako manewr. A jako akcję możesz spróbować znieść tą przewagę, którą zyskały taje. No, tak bym właśnie chciał. Dobra, czyli to będzie twoja akcja pilotażu. Piloting space. Ty poruszasz się o jedną prędkość mniejszą. Słuchaj, to nie będzie łatwe, bo będziesz musiał rzucić piloting space na czterech fioletowych. Całe szczęście, że Arik jest zajebisty i pomaga mu Bison. Tak. Bison mi niestety nie pomaga do pilotażu. Ale masz niebieską, no i ponieważ jesteśmy w sytuacji walki, no to ta dyscyplina ogniowa wydaje mi się, że mogłaby się tutaj przeciągnąć. W oficjalnych zasadach nie, ale chciałbym na to zezwolić, no bo to jest jednak moment dla was wyjątkowej adrenaliny. Czyli na dwóch niebieskich od Dolony. Dwie niebieskie od Dolony. I cztery purple trudności. Ja mam jeszcze jedną kostkę od Vespera. Chłopca. Zachowikował. I się zastanawiam, czy to jest ten moment, ale chyba tak, bo oni nam siedzą na dupie i... No dobra. No to panie, pokaż. I cztery fioletowe, raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, zobaczmy, co się może... Znosisz. Okej. Okay. Słuchaj, jednak oni mogą mieć szybsze statki, ale ty jesteś lepszym pilotem. Jednak nie w samej prędkości, tylko jeszcze trzeba umieć kierować tym pojazdem, żeby dobrze szło. Tak, więc taje tracą przewagę i co, manewry unikowe, czy znowu stay on target? Zostaje mi manewry unikowe.
Manewry unikowe sprawiają, że was jest trudniej trafić, bo fioletowa zamienia się w czerwoną, ale z kolei, ponieważ statkiem rzuca, kiedy manewry unikowe robisz, no to wasze ataki też mają o jedną fioletową więcej. Co myślicie, chłopaki? Dacie radę ich zestrzelić tak, żeby oni nie zestrzelili nas, czy wolicie jednak... Myślę, że co najmniej jedną serię byśmy mogli przyjąć i by nam się nic nie stało. Czyli stay on target. Czyli stay on target. Ja bym tak zrobił. No dobra. Dobra. Słuchajcie, czyli ja myślę, że wygląda tak, że Arik robi taką, taki beczko piruet, gdzieś tam zawija za te taje, roztrąca tą formację, ponownie jakby oni się gdzieś tam jednoczą, ale Sunset jest już nakierowany przed nich. I co? Kord znowu próbuje hakować uzbrojenie? Mógłbym. Ale to, bo to wtedy to nie zabierze Straina ze statku, nie? Waszego czy ich? Manewr. Naszego. Nie, dlaczego? Nie, bo to jest manewr. Nie, hakowanie jest akcją, ale nie zabiera wam tego Straina ze statku. Trawię te zasady dalej, nie? Więc... Jasne. Dobra, to mogę jeszcze raz hakować, czemu by nie? I niebieska oczywiście od przemowy bojowej. Tak? Mhm. Jakby po prostu dolona tam polska myśl szkoleniowa. Okej, okay. I mnie obowiązują trzy purple. Tak, obowiązują cię trzy purple. Dobra. A jeszcze, niebieski nie dało, dobra. Magiczne kostki. Okay. Tym razem nie. Tym razem się nie udało. Może tam nie ma już niczego więcej do hakowania? Nie wiadomo. Nie wiem, mógłbym im zhakować silniki, żeby wybuchły. Tak, no pewnie tak. Kawo, strzelaj! A z Advantage on może teraz dawać kostki? Może. To w ten, no to... Dwa dla Kawo. Czyli tu mamy cztery. Później dwa dla... czyli to jest... Zaraz, to jest dwa, cztery... 6, czyli w sumie wszystkim daję. Wszystkim dajesz, dobrze. Wszystkim daję, jestem dzisiaj jak święty Mikołaj. Ekstra. Czyli tak. Stay on target podwyższa mi znowu zieloną, tak? Tak, zieloną to żółtej ci podwyższa. Dobra, i mam kostkę od Dolony. Teraz Kuba, ty dałeś mi dwie, tak? Że mi następnemu, czy po prostu... Nie. Każdemu dobra, dałem. Dobra. To przyceluję i się spocę, tak? Ekstra. I trzy trudności P, bo... Autofire. Mhm. Pana to. Dwa strzały, nice. Oba po 7. Bardzo potężnie. No ja myślę, że kolejne dwa myśliwce wroga gdzieś tam lecą w chmurę pyłu. No to teraz zobaczymy, czy nas trafią. Letką ręką pół formacji już jest zdjęte. Dobra. I pierwsze strzelają taje te zwykłe. Wydaje mi się, że na tym etapie no to one mogą chcieć spróbować, a najpierw sobie strzelą. Najpierw strzelą, a potem wezmą manewry unikowe. W tej kolejności. I mamy tak. To jest strzał z tajów. I haniebne pudło ponownie. I imperialna myśl szkoleniowa. I robią manewry unikowe. Po czym taje sił specjalnych. I wy nadal macie aktywne stay on target. Więc mamy tak. Podbicie, stay on target, trudność, tarcze na tyle. No! Ożesz w mordę. Dobrze.
Słuchajcie, ja nie będę tutaj jakoś bardzo mocno wybredny. To są, bo oni mają te sprzężone działka laserowe charakterystyczne dla taju. Przy czym o ile te zwykłe taje, zwykłych pachołów mają podwójne, to taje sił specjalnych mają poczwórne. I to są 3 trafienia po 7. Armor redukuje. Fuck! No to chyba teraz jednak trzeba będzie uniki robić zamiast tej on target. Dobra, to będę hakował te specjalne może. 3 po 7 armor redukuje. Mhm. Czyli jeżeli armora macie, tak jak patrzę, 4, no to wchodzi 9 obrażeń z waszych 15 maksymalnych. Fucking wow. Hell. To teraz znowu my, tak? Tak. Jedną serią raczej tych 3 specjalnych nie zdjął, co? Powiem tak, jakbyś dobrze przycelował... No kurde, już 5 żółtych, 4 niebieskie. Jest szansa. Co, Dolona znowu nam ten... podpijasz. Dyscyplinuje? Tak, jak najbardziej. Dolona dyscyplinuje. No chyba, że widzicie coś, co mogę robić lepiej, nie? W sensie... Ile masz atletiksa? Ile masz atletiksa? Czekaj, atletiksa już patrzę, ale wydaje mi się, że jedną zieloną. Ja wiem, kto ma dużo. Ten, chat pewnie ma dużo. Chat ma 4 zielone, 4 białe. Wow. Może on naprawić statek? Nie może. Kurde. Jest zajęty byciem Buddą. Dobra, nie biorę tych konfliktów, bo zemdę. Coś jeszcze byłoby cool. Jakbyś zemdlał, no. To byłaby kolejna sesja, na której Dolona traci przytomność. A potem kuchamy. Mogę wziąć 3 konflikty. Chłopaki, czy się godzicie na to? Żebyś zemdlał? Tak. Żeby Dolona tak obsesywnie używał ciemnej strony mocy, żeby zemdleć. A, leć w to. Najwyżej skoczymy w nadprzestrzeń. Najwyżej umrzemy, rozbijemy się nowiutkim statkiem. Ukradniemy sobie nowy. Okej, jakby to generalnie jeszcze mnie nie znosi do zera, ale czy zgodzisz się na to, że po prostu jakby... Tak się dzieje? Znaczy, no jeżeli nie znosicie to do zera, no to nie widzę innych potrzeb niż fabularne, a jak teraz powiesz, że zemdlejesz, no to nie będziesz brał udziału w dalszej części. Nie jest powiedziane, że to jest ostatnia akcja. No, no dobrze, jakby ja myślę, że jestem na to, gotów się na to zgodzić. Jeśli chłopaki nie mają nic przeciwko, że jakby, że fabularnie spoko. Po prostu ten, się kładę. Znaczy ja myślę, że nie ma co i możesz się równie dobrze fabularnie położyć, jak już będziecie bezpieczni, ale to jest twoja decyzja, Andrzeju, no nie odwiodę cię od niej. No wydaje mi się, że jest to... Teraz się zesrałem, teraz się boję. Dobra, chcesz spanko, to idź spanko, nie daj mu się. No dobra, to leżę. Leżysz, dobra. Czyli znowu wszyscy mają niebieskie, a Dolona leży. I jakby biorę 2 adwentecze z tego. To jest w takim razie 10 konfliktów. A, to nie wszyscy mają w takim razie, to tylko kto ma? Dwóch możesz wskazać członków załogi. No, w takim razie Mr. Cabo and Mr. Cord, bo oni strzelają. Czyli tylko ci mają niebieskie kostki do testów ataku. Mhm. I ich ataki biją dodatkowo w system strain. A Arik nie ma. I Dolona leży. Tak? Kładzie się.
Nie. Dobra. Pada wręcz. Pada wręcz. Przewala się po tej ładowni. Drugie z was, kto teraz? Czy nie zmienia się zwycięskiego składu i latanie, pilotowanie? Jak dla mnie tak. Tak, wydaje mi się, że tak. Dobra. Czy mamy... teraz może te uniki, tak? Tak, właśnie chyba jednak przejdziemy na uniki, skoro jesteśmy już obici do... No, mocno. Połowę. Jeśli chcesz, to możesz też spróbować zyskiwać nad niej przewagę, żeby ich stay on target zignorować. I wtedy to będzie pilotaż o trudności 3. Bo lecisz trochę wolniej niż oni. Mimo wszystko. Chyba, że jesteś w stanie jakimś cudem depnąć do piątki. A nie sądzę, żebyś był. Do piątki. No bo Firespray ma maksymalną prędkość 4, Taje mają maksymalną prędkość 5. Jeżeli masz jakikolwiek talent, który pozwala ci podnieść maksymalną prędkość pojazdu... A, to nie mam. No to niestety nie jesteś w stanie depnąć do piątki. Bo niektóre specjalizacje mają, tak, że dopóki jestem pilotem statku, to statek lata szybciej. Nie, ja tylko szybko strzelam, niestety nie jestem zupełnie przeszkolony w prowadzeniu statku. No, to szkoda. Czyli co? Zyskanie przewagi, no to będzie jakiś test pilotażu na trudność 3. No, dobra. Tak naprawdę to nie za bardzo mogę coś zrobić tym pilotem. Test pilotażu na 3. Jak my stoimy z punkcikami? 2-3. Może nie jednak. Może chłopaki wykorzystają to do zabicia, zestrzelenia. Może. Ja żadnych niebieskich nie dostaję, nie? Ja myślałem nad hakowaniem albinosów. Nie dostajesz. Dobra. To bieda. Możesz się 4 kosteczki. Możesz się zadeklarować, czy pod koniec tego manewru... O nie, tym razem. Ale na adwentyczach pozwolę ci powiedzieć, czy teraz nadal kierujesz się przodem w stronę zwykłych tajów, czy w taje albinosy teraz lecisz, żeby chłopaki mogli strzelać do tych groźniejszych? Ile padło tych zwykłych? Ze 3. No tam pół eskadry już nie ma. 3 chyba, nie? Jeżeli mogę manewrem jeszcze przerzucić tarczę na przód, to bym się odwrócił przodem do... Dobra, ale to będzie minus 2 do system strainu statku. Spoko. I dobra. I przerzucisz jeden punkt. Czyli będzie jedna tarcza z przodu, jedna tarcza z tyłu. Będziecie w takim bąblu znowu. Tak, okej. Dobra, mamy to. Kawo? Czy port? Który z was? Właśnie, trzeba to jakoś zaplanować dobrze. Czyli mam spróbować zhakować, żeby typki albinosy nas nie strzeliły. No. Dobra. Raczej tak. Próbuj. Oni nas mogą zdjąć, a tamte drugie to i tak nie trafiają pizdy. Dobra. Jakie to miałem? Konkutery, czy zielone? Konkutery. Konkutery. Dobra, czyli Tak jak zwykle. Fuck. Umrzemy tu! Dammit. Czyli wreszcie trafiliście na godnego przeciwnika, żeby was zatłuc, wystarczy kazać wam walczyć w statkach. Tak, bo nie mamy nikogo konkretnego od statków. Nie no jak, Kawo przecież zajebiście strzał. O, ale się okazuje, że w atmosferze nie znaczy, że to może być... To musi być statek, który lata w atmosferze, tylko... Rodzaj statku. Ja już chyba wiem, co ja będę rozumiał. Powiem ci więcej, Adrian. Jakbyś jechał koniem po powierzchni krążownika, to rzucasz na pilotnik planetary. Okej, dobra. To teraz ja. Tak. To może użyjmy Destiny Pointa, żebym podniósł sobie zieloną na... Śmiało. No. Korzystaj. Dobra. Lutą i teraz wszystko w tym strzale. Jeden od Dorony. Przynajmniej dwóch musisz zniszczyć. Dwa ze
Przycelowanie i ocenia się, tak? Oni robili stay on target przeciw wam, więc jeszcze jedna zielona wskakuje na żółtą. Bo ponieważ lecą prosto, to łatwiej w nich trafić. Ja już nie mam żółtej, nie zielonej. No to w takim razie pojawia się dodatkowa zielona. Okej. Okay. Ale ja mogę jakoś pomóc. A został ci manewr? Tak. To możesz mu zaasystować. Dodaj niebieską sobie jeszcze do testu za pomoc. Za pomoc Korda, bo cię trzyma za rękę. Oni też są trzema fioletowymi? Oni są czterema fioletowymi, bo wy robicie manewry unikowe. Dobra. I też liczysz autofire, tak? Tak. Okej, okay. No to są cztery niebieskie, bo się poca i przycelowuje. Dobra. No to zobaczmy ten wynik. No, kto tu jest pizdą i nie trafia? Uff! Okazuje się, że nie Kawo! Co ja tu mam? Trzy trafienia, każde po sześć. Kadra tajów specjalnych pęka. No i kurde, o to chodzi. A te adwenterze wszystkie poszły, żeby trafić kolejne, tak? Cztery z pięciu, tak. No to jeden przekazuję następnemu. No i co? Dolona leży. Słuchajcie, padła eskadra specjalna. Jeżeli chcecie spróbować wejść w nadprzestrzeń, gdzieś tam oderwać się od atmosfery i wejść w nadprzestrzeń, jakiś test Astrogation bym tutaj podyktował. Astrogation. O, jest coś takiego nawet. Mam trzy zielone. Cztery zielone. Ja mam dwie zielone. Dolona nie ma, bo śpi. Bo słuchajcie, wydaje mi się, że gdzieś tam taki basowy pomruk, no i myślę, że może ta obiecana burza wreszcie przyjść. Tylko chyba jeszcze, żebyśmy tutaj dokończyli, to tamte taje muszą strzelić. Tak. Cicho. Ale mogę wprowadzić burzę, jeśli chcę. Możesz. Dobra. No to słuchajcie. Jeszcze strzelam sobie w takim razie zwykłe taje. I mamy tak. Nas teraz zmiotą. Podbite. Nie grasz. Tyle. Podbita. Jedna tarcza na dupie. Tak, jedna tarcza na dupie. I strzelam. Nie teraz. Haniebne pudło! Nie rozczarowałem. Kolejne. Imperialna marynarka dowie się o wszystkim. Chłopaki, test Astrogation. Chyba do mnie należy, jak mam cztery zielone. Klep, Kord, klep. Ja zielony. Używasz Destiny Pointa na to? To ja, bo ja też bym użył Destiny Pointa na to. Wiesz! Ja się kontaktuję w ogóle na szybko z całą załogą planetarną, żeby spierdalać. Tak. Tutaj, jak się nazywasz? Generał, daimyo, król, imperator? Generał, daimyo, król, imperator. Daimyo mi się podoba, jak już tak przylgnęło trochę. Tutaj daimyo. Ogłaszam rozkaz ewakuacji. Wszyscy członkowie czego? Eskadry Bajzel? Tak, na razie tak. Wszyscy członkowie eskadry Bajzel, wycofać się na pozycję, wycofać się na pozycję. No dobra. Kord, rzucasz Astrogation. Słuchaj, na mocy punktu przeznaczenia trudność tego testu z czerwonej i fioletowej, tutaj niebezpieczeństwo czyha, będzie wynosiła dwie czerwone. To ja chcę dać niewykwalifikowaną pomoc w klepywaniu tych koordynat. Dobrze, bo musicie się spieszyć, niech tak będzie. Tak. Dobra. Teraz tak, miałem cztery zielone, chcę użyć Destiny Pointa. Dobrze. Czyli to zmienia mi się jedna zielona na żółtą, tak. Okej. Okay. Na pechu i... uderzy w was piorun. No fajnie. Czyli mam żółtą, dwie zielone i dwie czerwone. I niebieską ode mnie za pomoc niewykwalifikowaną. Tak. I dorzuć jeszcze czarną za te taje, które siedzą wam na ogonie. Kurde! Jesus. Ty nie chcesz, żebyśmy mieli ładny skater.
Ty tam chcesz, żebyśmy i... dalej latali nie po prostu. No, za darmo go wzięliśmy, to za darmo go stracimy. Jackowi się nie podoba, więc... Kurde, no... Nie, znaczy no to okej, okay, no bo kształt ma słaby. Ale nie ma porażki. No to co, advantage sprawia, że to myśliwce tają, dostają strzały z pioruna. Nie, powiedziałbym, że koordynaty są wklepane, tylko jesteście, że tak powiem, za blisko przeciwnika. Oni cały czas gdzieś tam próbują was wymanewrować. Nie jesteś w stanie, Ariku... Windows tam się zaciął, więc użyję komputerów, żeby go odciąć. To nie jest tak. Nie jesteś w stanie jakby utrzymać stabilnego kursu, żeby swobodnie wejść w tę nadprzestrzeń. Więc chciałbym jeszcze zobaczyć twój test pilotażu o trudności 3. O matko. Mój piloting? Tylko nie który? No, Arikowy, no bo Arik siedzi za sterami. To ja chcę mieć wykwalifikowanie, pomóc. Dobrze, kawo wszystkim pomaga. Biota się po tym statku i wszystkim pomaga. Dobra. Ja też mu chcę. A jeżeli kawo jest zręczniejszy od Arika, to może to być wykwalifikowana pomoc. Ja mam 4. Ja mam 4. O nie, okej, okay, to jesteś tak samo zręczny. Tylko jakby co do Kuba, to jedna osoba może naraz pomóc, to ty już tak, nie możesz tak, do pomóc. Tak. Let's go! Kurde, yes! Super! Yes. Robisz beczkę, stabilizujesz kurs, zanim taje nawrócą, poza chmury i tak naprawdę jak tylko odrywacie się od atmosfery, gwiazdy przybierają postać świetlistych, błękitnych smug, otwiera się tunel, jesteście w kosmosie. Ciężko było, co? No. Co by się stało, jakby nas zestrzelili? Po prostu byśmy wylądowali i musieli szukać kolejnego statku? No, pewnie tak. Kegwu. I Cat Castle, żeby nie było. Ale tak, udało wam się uciec, chłopaki. Myślę, że Dolona się dobudza. Jesteście po dwóch walkach, więc myślę, że jakieś testy dyscypliny i cool, żeby odzyskać trochę stresu. Beztrudnościowe oczywiście, każdy sukces przywraca wam jeden punkt stresu. O! No to cały jeden. Całe trzy. Na triumfie? A na triumfie możesz odzyskać, powiedziałbym, że dwukrotność. Czyli 4 punkty stresu. No i fajnie. Zamoderujmy to w ten sposób. Z całego tego stresu nie odliczałem sobie punktów stresu. Tak to jest, jak się człowiek wkręci. No nie. Dorona, budzisz się, nad tobą koledzy. Myślę, że na tym etapie to już Sunset na autopilocie leci przez kosmos. Udało się nam. Całkiem fajny ten statek. Tylko... nie wiem. Brzydki. Jakoś ciężko mi się nie manewruje, bo jego kształt mi się nie podoba. Nie no, paradoksalnie lepiej ci się nim manewruje niż... Cicho. Niż pączkie. Pączkiem skręca się jak krową. Co najwyżej, jak ja się podszkolę w pilotingu, to go przejmę. Zawsze możecie szukać innego statku. Każdy będzie swoim latał. Na przykład. O, to ja rezerwuję żelazko. Czy można już tak zrobić, no bo macie te myśliwce, co je ukradliście podczas kilku pierwszych sesji. Mhm. Ja myślałem o czymś takim właśnie, że... Chociaż myślałem też o... Czy jest statek, który ma myśliwiec na pokładzie, tak żebyśmy... I to nie jest pączek w maśle, który ma kontener ze sobą. Tak, coś takiego... jest. Zawsze są Star Destroyery, nie? A czy są Star Destroyery, a jest statek mniej więcej tej kategorii rozmiarowej, co Fire Spray, i można do niego podłączyć od spodu myśliwiec. Że Ghost? Nie, akurat miałem na myśli Citadel, wiesz? Mhm. Ale Ghost też by się... Jaki on ma kod? W sensie Citadel. ILS KK chyba? KK. ILS HH Citadel. Mhm.
Zaraz znajdę wam staty i mogę wam podrzucić. No, bo tak czy inaczej nie wiem, jak się potoczy dalej nasza przygoda po oddaniu Jedi'a Hata. Ale to już jest któryś moment, kiedy przychodzi mi przez głowę to, że zdarza nam się walczyć w powietrzu. A może nawet będzie nam się zdarzało jeszcze częściej. I przeciwko imperialnym. Bardzo możliwe, patrząc na to, co się dzieje aktualnie wokół nas. Że Jedi do nas dołączają. Albo mamy z nimi kontakt. Nie pogardziłbym wejścia do myśliwca. Nie wiem, co wy na to. Ten nas mogłoby przyjąć pilotaż waszym brygiem. To musimy się chyba wszyscy podszkolić w lataniu. Mhm. Nie mówię, że musimy być wszyscy w twoim. Wy możecie zostać w tym i używać tego, co on ma na sobie. Żebyśmy też wszyscy nie popadli w jakieś specjalizowanie się w myśliwcach. Panie, od tego się wywodzimy. Powinniśmy też chyba bardziej się przyłożyć do rozbudowy możliwości obronnych mojej gawy. No. Też prawda. Jak wyjdzie, że to na mojej gawie przywarowaliście i dajecie tam azyl ukrytym Jedi, no to takie trójkątne kształty wyjdą z nadprzestrzeni. No dlatego dobrze, że nie nazwaliśmy sił po prostu siły obronne mojej gawy, tylko Skaterem Fajze. Bo siły obronne mojej gawy, odwrót. Imperium chwilę później, co? Twoje gawy. Ale to jest coś do przedyskutowania, jak już będziemy w bezpiecznym miejscu. No właśnie, trzeba do tego, Dolana zanieść do ambulatorium. Stał chyba, nie? Dolana. Nie, leży. Nieprzytomny, trzeba go położyć. I cyk przed ramię i na wyru. No, a tutaj nie ma ambulatorium na tym statku. No to ja coś do tam najmniej niewygodnego kąta. Nie, tu jest kanapa jakaś. No, kanapa jest. To na tę kanapę. Mhm. Ja mogę go doglądać tam. Tak, myślę tak. No i słuchajcie, no powrót z statku na mój gałę, gdzieś tam rozpakowanie. To jest to pytanie, które zadałem wcześniej. Jaki sposób ludność mój gały zareaguje na to, że przywozicie Hata? A Rick obiecał, że nie będzie już żadnych Hatów. Nie wiem, czy my go nie przemycimy. I tak po prostu go przemycicie na teren rezydencji, nie powiecie nikomu, ani burmistrzowi, ani w astroporcie. Nigdzie nie powiecie, że na planecie jest Hat. Niech wiedzą, kto jest tutaj szefem. My jesteśmy szefami. Powiedzmy po prostu, że chodziło nam o syndykat Hatów, a to jest po prostu niegroźny Hat z rasy, a nie z ich ciemnych interesów. A pamiętasz, Adrian, ten quest z Kotora, co się śledztwo prowadziło? Tam pada zdanie, grubi zawsze kłamią. To nie będzie Hat gadał, tylko my. Wiem, że śpię, ale na razie go przemyślmy. Nie śpisz, obudziłeś się. Ale dobra. No myślę, że na razie go przemyślmy, a jakby zdealujemy z tym na spokojnie, nie? To zaparkujmy poza miastem i na razie niech śpi na statku. Albo sprzedajcie go temu Jawie jako te obiecane 250 złomów. Nigdy już do tego Jawy nie wrócimy. Nie no, wydaje mi się, że została załatwiona. Nie, na pewno. Jakby absolutnie. Dolona nie mógł przecież skłamać. Nie. Nie wtedy. Mógł się cisnąć to w konfliktu, ale skłamać się. Wszyscy wiemy, że Jawą się nie podpada. Gdzie moje 300 tysięcy złomu? No dobra, to co dalej? No co dalej? Powrót, uspokojenie.
Cięcie, napisy końcowe, directed by Michael Bay. Tyry, 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 ty, 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 ty. Ja mam tu chyba gdzieś nawet tę muzę wgraną. I potem cyk, demonetyzacja. No, to prawda. Ale wiecie, o co mi chodzi. Mhm. Jak ta dwuczęściowa przygoda z Hatem Jedi? No. A nie jednoczęściowa, ale spoko. Dla ciebie jednoczęściowa, to prawda. Uważam, że ta część była potężniejsza. W sensie jakby była... fajniejsza. Bo na tamtej części no to mieliśmy bardzo długi rozbieg i było więcej chodzenia i gadania, a tak naprawdę całe mięsko będące wyzwaniem jakimkolwiek, to okazało się, że zagraliśmy je teraz. Gdzieś tam w moim zamyśle to miała być jedna sesja, która po prostu miała zostać zagrana ciągiem, no ale ta podzielona z przyczyn, które już znamy. Bo po prostu byśmy się nie wyrobili podczas naszego poprzedniego spotkania, żeby zrobić to wszystko, co sobie wymyśliłem w głowie. Nie no, spoko było. No teraz było więcej akcji, nie? Tak, się tak teraz było po prostu więcej akcji. No i mam nadzieję, że ta akcja gdzieś tam wam przypasowała. No, rzadko mamy szansę się pobawić statkami, ale statkami też się fajnie strzela, więc chciałem od czasu do czasu sobie tym statkiem jednak mimo wszystko polatać, no bo jesteście jednak, bądź co bądź, eskadrą. Specjalizujecie się w kradzieży statków, więc wielka flota Rikakenu prędzej czy później musi powstać. No ja myślałem na początku naszego grania, że będzie więcej tych statków. Słuchaj, ale jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy następne kilka przygód skupili się wokół tego, żeby te statki faktycznie kolekcjonować. I zrobić rzeczywiście flotę obronną Mojgały, która stanie się jedną z komórek założycielskich. No ja, mi się trochę mi się marzy właśnie taki duży okręt z małym statkiem, myśliwcem, do którego Arik sobie wsiada i okej. No to słuchaj, to ja już mam w takim razie pomysł na najbliższe kilka przygód, który umożliwi ci posiadanie takiego statku. No i wydaje mi się, że będziemy mogli powoli wchodzić już w to proklamowanie rebelii. Tylko, że tam jeszcze fajnie by było poznać jakiegoś polityka jeszcze, żebyście faktycznie gdzieś tam weszli w to planowanie przewrotu. Żaden z was to mimo najszczerszych chęci politykiem nie jest. No, myślę, że Dolonie najbliżej, nie? No tak, ale w takim... Ale nie jest, ale takim nie jest. Politykiem w bardzo mocno galaktycznym sensie. Tak. Jakby wziąć kogoś znanego, czy bardziej też wykreować jakąś postać? Nie wiem, zobaczymy. Mam kilka pomysłów, no ale to jestem jakby jeszcze... Muszę zgłębić temat, czy ta postać nie umarła gdzieś tam na przestrzeni kanonu. Bo to jest ten... Czasami to jest sporne. No na pewno nie Ord Frita. Bo grubi zawsze kłamią. No ja jestem generalnie raczej fanem, jak już, no to brania mało znanych postaci, nie? Biorąc pod uwagę nagromadzenie jakieś tam książkowo-serialowe, to w tym momencie jest ciężko o mało znaną postać. Chociaż nie mówię, że nie jest to możliwe. Na pewno nie będzie to Bail Organa, bo Bail Organa pojawił się już gdzie indziej. W sensie, no nie no, jakby mój punkt jest taki, że właśnie taki Bail Organa, no jakby ma dosyć określony charakter. I jakby to nie jest tak, że w ciebie nie wierzę, Marcin, ale no gdzieś tam jakby to jest dużo, dużo trudniejsze, nie? W sensie, że wszędzie bywa, wszystko robi. Dobra. Konflikt Dolony. No minus 10, nie? Tak? A nie byłeś okrutny, nie byłeś tutaj, nie wiem, emotional abuse wobec Keta Kasala, nie wiem, kradzież jakaś? Nic nie ukradłem. Resorting to violence? No nie, jakby knowing in action nie też, bo zaryzykowałem, żeby
żeby uratować bezdomnego. To prawda, lying for personal gain, no raczej też nie kłamałeś dzisiaj. Znaczy, blefowałem, ale nie for personal gain. Gain tak. to jakby... Tak, zastosowałeś taktykę mówiącą blef, żeby odkryć prawdę, tak? To się zdarza. No dobra, no to w takim razie K10 minus 10, na dziesiątce stoisz w miejscu, na każdym innym wyniku spadasz. Nie ten kanał. Przepraszam. Ja już widzę, gdzie jest magister Żaba i Typing. Wykrzyknik P. Tak, 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 tylko jakby... Nie będę ci tłumaczył, czemu mi to tyle zajmuje, bo będziesz się ze mnie śmiał. Nie będę. Nie działa mi minus na klawiaturze, jak potrzebuję wpisać minus, to muszę go wygooglać. No. Arek nie obiecywał. No dobra, no wyrzuciłeś dwójkę, no czyli siłą rzeczy lecisz o 8 punktów w dół. O 16, mój kochany. A, obiecałem. Tak, no bo lecisz podwójnie, tak? Czyli o 16 punktów w dół, bo poddałeś się obsesji posiadania mistrza, zamiast po prostu być ciekawym, jak to jest być skrybą. Dokładnie. I to oznacza, że jeśli się nie mylę, to tracę 2 strajna. No jeżeli spadasz poniżej 91... No, spadam na 80. To tracisz nawet... no tak, tak, bo tutaj nie masz już. Już jakby... Tracisz bonusy z morality. Wszelkie. Pokazuje mi 13, czyli jakbym miał jeszcze jeden. To jest dla twileków to jest chyba 11 plus will. Ale nie pamiętam. W razie sobie musisz zobaczyć. Wierzę w programik. No, zwykle to jakoś tam się dobrze liczy. No dobrze, kochani. 20 punktów doświadczenia za dzisiejszą przygodę. Wuje. Jak ty zamierzasz latać myśliwcem, Jacku, to może Squadron Leader. Będziesz nie tylko Gułak Leader, ale też Squadron Leader. Gułak Leader. Możliwe. No ja się właśnie będę zastanawiał, jak to tam... Jak już dotrzemy do momentu, w którym albo będę zarządzał planetką... Jak coś to wiesz, albo się do mnie odezwie, albo jak będziesz tutaj w okolicy, to zajdź po prostu do nas, poślęczymy nad podręcznikami, wybierzemy coś fajnego. No spoko. Jakbym miał jeszcze czas w życiu na wychodzenie gdzieś więcej, to za dużo spoko. Jeździsz wózkiem widłowym. Nie jeżdżę wózkiem widłowym, co jest? To ja. No, ale tak to się u nas żyje na tej wsi. Tak to się żyje. A to był kolejny odcinek przygód Eskadry Bajzel. Koks. Czy już się schowaliśmy? Nie schowaliśmy się. Ja zrajduję sobie żuława i się będziemy chować. Także, drodzy widzowie, rajd do Zuława 22. Ci, którzy chcą się do nas przyłączyć w rajdzie, pozostałych zapraszamy jutro na Pokemony. Potem, no to jeszcze mamy w piątek chyba Dungeons and Dragons. Także będzie fajnie, jakby ten tydzień się fajnie kończy. Narazka i dobranoc. Bajo. O, już, a żuławek nie zawodzi miastom gry.